się ze swoim. Kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym programie i zachęcam Was do naszej zabawy. Na sam początek łatwa zagadka, także jeżeli jesteście z nami, to może warto się przez sekundkę skupić, zastanowić, poszukać słowa i zgłosić do mnie do programu. Możecie wygrać 30 zł. O co chodzi w tej zagadce? Bo to jest nowa zagadka, nigdy nie tłumaczyłam, o co w niej chodzi, też pewnie się zastanawiacie, więc szybciutko tłumaczę. Mamy pierwsze słowo na górze, ara, a tak naprawdę nie sugerujcie się tym słowem za bardzo, bo to są trzy odrębne literki. ARA. I używając tych liter i biorąc pod uwagę czwartą literkę, jakby N, trzeba ułożyć kolejne słowo. Czyli korzystacie z tych literek, z których składa się słowo ARA na górze, żeby ułożyć kolejne słowo na dole. Na razie jeszcze jest dość prosto, więc zastanówcie się, skupcie, poszukajcie. No i jeżeli wpadniecie na prawidłową odpowiedź, to nie czekajcie, tylko szybciutko do mnie zgłoście. Nie mam tutaj żadnej koperty. 30 zł dla pierwszej osoby, która skojarzy to słowo i która szybciutko do mnie do studia wpadnie. No, wierzę, że zaraz kogoś z Was usłyszę i będę mogła komuś z Was oddać pieniądze. Ale najpierw pomyślcie, dobrze? To musi być słowo, które występuje w słowniku języka polskiego. Wszystkie literki muszą się zgadzać. Nie możecie żadnej literki sobie wyrzucać, nie możecie żadnej dodawać od siebie, bądź tych, które są, zamieniać na inne, które podobają Wam się bardziej. A jeżeli skojarzycie, to nie czekajcie, tylko szybciutko wybierajcie numer telefonu do studia 704-304-304. No to ja już czekam na pierwszego gracza, pierwszego zwycięzcę, a w międzyczasie przypomnę Wam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, trzeba udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system do Ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem. A szczegóły znajdziecie w regulaminie na www.łowcynagród.pl. Kochani, zasady za nami, formalności już były, to teraz szybciutko możemy się zabrać za rozwiązywanie tej zagadki. Jeżeli ktoś z Was chce wygrać pieniądze, mam do oddania w tej chwili 30 zł, ale musicie pomyśleć, zastanowić się, poszukać słowa, które da się ułożyć z tych liter, które widzimy na ekranie, na górze. Korzystacie z literek ARA i dodatkowo macie na trzecim miejscu tutaj podaną literkę N. Jakie słowo uda Wam się ułożyć z dokładnie tych liter? Czteroliterowe słowo, wszystko jest jasne, słowo jest tak naprawdę przed Waszymi oczami, ono jest obok mnie, tylko kwestia uporządkowania sobie tych literek. Jeżeli macie problem, to może warto wziąć kartkę, długopis i po prostu te literki sobie rozpisać i może wtedy będzie łatwiej wpaść na prawidłowe rozwiązanie. Jeżeli to Wam się uda, to z przyjemnością komuś z Was oddam 30 zł. Kochani, kto spróbuje, kto powalczy, kto z Was szybciutko się do mnie zgłosi i kto te pieniądze zabierze? Kto jest z nami? Może tak powinnam zadać pytanie, bo dzisiaj piękne słońce i widziałam bardzo dużo osób na zewnątrz. Zastanawiam się, ile osób jest w warszawskim zoo. No właśnie, pewnie bardzo dużo, bo chciałam wybrać się z córeczką na spacer, ale może jednak w tygodniu ją zabiorę do zoo. Kochani, piękna pogoda. Wiem, że większość z Was odpoczywa. Wyjeżdżacie na działki, wyjeżdżacie do rodziny, wychodzicie na dwór, wychodzicie na spacery, na rower z dzieckiem. Wiem, ale ktoś na pewno został przed telewizorem i tylko taka osoba, która ogląda program, która jest teraz przed telewizorem i która jest w stanie tę zagadkę oczywiście rozwiązać, ma telefon, to też jest bardzo istotne, może wygrać w naszym programie w tym momencie 30 zł. Ja te 30 zł z przyjemnością komuś z Was przekażę. Tylko kto jest z nami? Czy jest ktoś, kto już skojarzył? Naprawdę bardzo łatwa zagadka na tym etapie. Zaraz możemy przejść do zagadki kolejnej za większe pieniądze. Na razie jest do wygrania 30 zł. Wiem, że zagadka nowa, więc pewnie będzie się potrzebować odrobinkę więcej czasu niż zazwyczaj w przypadku pierwszych zagadek. Musicie troszeczkę pokombinować, poszukać. Część osób pewnie dopiero włączyła program i zastanawia się, o co chodzi. Ja jeszcze raz wytłumaczę, tak abyście mogli szybciutko zgarnąć pieniądze i abyśmy mogli błyskawicznie przejść do zagadki kolejnej. Kochani, macie trzy literki ARA.
To jest słowo ara, tak? Kojarzycie taką papuszkę, ale tutaj te literki najlepiej jest potraktować jako po prostu trzy odrębne litery. A, R, A. Korzystając z tych liter, musicie ułożyć czteroliterowe słowo, w którym na trzecim miejscu tutaj została dodana literka N. Jeżeli ułożycie takie słowo, to nie czekajcie, tylko szybciutko wpadajcie do mnie do studia i zabierajcie pieniądze. Mam do oddania 30 zł. Kto powalczy o te pieniądze? Kto jest z nami? Czy jest jedna osoba przed telewizorem? 704-304-304 to numer telefonu, który należy wybrać, aby wygrać. Kto spróbuje, kto powalczy o 30 zł? No, jakie to będzie słowo? Jakie słowo udało Ci się zbudować z tych tak naprawdę czterech liter, korzystając ze słowa ara? Masz jakiś pomysł? Kochani, bardzo istotne, ara, możecie sobie te literki dowolnie przestawiać, właśnie o co chodzi w tej zagadce. Natomiast literka N musi pozostać na miejscu trzecim, dobrze? Pamiętajcie, to jest bardzo istotne, bo tej literki N nie przestawiamy, ok? To jak? Czy ktoś wpadł na prawidłowe rozwiązanie? Czy jest ktoś z nami? Czy jest jedna osoba? Szybciutko, jeżeli chcesz wygrać, nie trać czasu, szybciutko wpadaj do mnie do studia i zabieraj pieniądze. 30 zł, dla kogo? Jest ktoś z nami? Słuchajcie, program już chwilkę trwa, już się zaczął, już możecie wygrywać. Pytanie, kto chce wygrywać? Czy ktoś jest z nami? Bo to mnie najbardziej zastanawia. Piękna pogoda, więc pewnie niewiele osób wie, że już można wygrywać pieniądze. Ale jeżeli jest ktoś, to może w tym momencie zabrać 30 zł i bardzo się cieszę. Jest telefon. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to będzie słowo? Rana. Rana, czy to się zgadza? Brawo, brawo, brawo. Brawo dla Pani i dla Pani również przy okazji prawidłowej odpowiedzi 30 zł. Bardzo, bardzo Pani serdecznie gratuluję i proszę zostać z nami, bo nie wiem, czy tylko Pani nie ogląda programu w dzisiejszym, w dniu dzisiejszym. Kochani, kolejna runda tej zagadki. Tak naprawdę zostajemy przy zagadce tego samego typu, ale mówiłam, że będzie trudniej. No, skoro jest trudniej, to reżyser też proponuje większe pieniądze. 40 zł możecie wygrać w tej chwili. Cztery dostępne literki. R-A-N-A. Możecie korzystać z tego słowa, które przed sekundką podała mi właśnie pani, ale pamiętajcie, że na miejscu czwartym musi być literka T. No i jak szybko uda Wam się teraz znaleźć to słowo? Jeżeli uda Ci się je znaleźć, to nie trać czasu, szybciutko zgłaszaj się do mnie do studia i zabieraj pieniądze. Natomiast pewnie sekundki będziecie potrzebować, aby troszkę pokombinować. R-A-N-A. Te literki możecie dowolnie przestawiać, natomiast literka T na miejscu czwartym, w naszym trzecim słowie, musi się pojawić. Dokładnie na miejscu czwartym literka T. Jedna możliwa odpowiedź, nie mam koperty, tak naprawdę jeżeli uda Ci się znaleźć to słowo, to będziesz pewny, że masz przygotowane prawidłowe rozwiązanie. Po prostu wtedy wybierz numer i zabierz pieniądze. Mam dla Ciebie 40 zł. Kochani, kto te pieniądze powalczy? Kto jest z nami? Kto ogląda program? Była ara, zapominamy teraz o słowie ara, korzystamy ze słowa rana. No i teraz masz cztery literki, którym musisz poprzestawiać tak, aby ułożyć kolejne słowo. Będzie to słowo na pewno pięcioliterowe. Znamy miejsce literki T, bo tą literkę T dostaliśmy gratis od reżysera, ale troszkę nam zadanie zdecydowanie utrudnia, panie reżyserze, bo teraz zaczynam się zastanawiać i tak, no ara nic nie miała kompletnie wspólnego z raną, więc ciężko było przedstawić swoje myślenie, nie koncentrować się na tym, z czym nam się to słowo kojarzy, tylko pomyśleć tak po prostu, patrząc na to słowo jak na zwykłe litery. I tutaj wydaje mi się, że ta umiejętność też będzie bardzo przydatna, kochani. Potraktujcie słowo rana, nie sugerując się kompletnie znaczeniem tego słowa. Jakby to były oddzielne literki, dobrze? Jeżeli uda Wam się odszukać to słowo, którego szukamy, możecie zabrać 40 zł. Kto powalczy o te pieniądze? Kto jest z nami? Kto ogląda program? Czy jest tylko jedna pani? Czekamy sekundkę. Pięcioliterowe słowo. Wszystko macie podane. Wystarczy tylko te literki R-A-N-A wymieszać, tak aby ułożyć słowo pięcioliterowe, w którym na czwartym miejscu będzie znajdowała się spółgłoska T. Premierowa zagadka, tak naprawdę nigdy jej w tym programie nie grałam. Pierwszy raz ją widzicie, także no, część osób pewnie podejmie wyzwanie, część osób stwierdzi, ojej, o co tu chodzi, nigdy tego nie widziałam, nie widziałam, nie będę nawet się starać tej zagadki rozszyfrować, bo i tak mi się to nie uda. Najważniejsze, aby się nie poddawać,
i spróbować po prostu, kochani, jeżeli łatwiej Wam będzie rozpisać sobie te literki na karteczce, to zróbcie to, no bo nic nie tracicie, a możecie wygrać nawet 40 zł w tym momencie. Za sekundkę kolejne zagadki i zazwyczaj zaczynamy od najłatwiejszej zagadki, więc kolejne zagadki na pewno będą trudniejsze niż ta zagadka. Jeżeli jesteś w tym momencie w stanie ułożyć to pięcioliterowe słowo, to nie trać czasu, tylko błyskawicznie wybierz numer, wpadaj do mnie do studia i zabieraj pieniądze. Kochani, 40 zł do zabrania, kto ogląda program, kto jest z nami, ara rana i o jakie słowo tym razem chodzi. Pamiętajcie, że tych liter, musicie tak naprawdę korzystać tylko z tych liter. To chciałam powiedzieć. Jeżeli chcecie dodać jakąś literkę od siebie, zamienić R-A-N-A na jakieś inne, które podobają Wam się bardziej, nie róbcie tego, dobrze? Korzystacie z literek ze słowa rana, a literka T musi występować na miejscu czwartym w naszym kolejnym słowie. Kto powalczy? No, szybciutko. To jeszcze nie jest najtrudniejsza runda tej zagadki. Myślę, że już powinna być jedna osoba, która temu zadaniu sprostała i która chce oczywiście wygrać 40 zł w naszym programie. Kto spróbuje? No, czekamy jeszcze sekundkę. Dobra, kochani, ja Wam podyktuję numer, jeżeli jest jedna osoba, to zapraszam. Pani przed sekundką błyskawicznie wpadła do mnie do studia, też mnie Pani zaskoczyła i bardzo, bardzo bym chciała, żeby kolejna osoba mnie zaskoczyła, bo nasz program już trwa, kochani, już możecie wygrywać pieniądze. Najpierw oczywiście musicie rozwiązać zagadkę, która jest obok mnie, ale jeżeli Wam się to uda, to zgłoście się po pieniądze. Mam dla Was 40 zł w tym momencie. Kto spróbuje? 704, 304, 304, szybciutko. Kto ma pomysł? No dobra, było słowo ara i zauważcie, że ara nie ma kompletnie związku ze słowem rana, więc kolejne słowo też pewnie nie ma związku ani z arą, ani z raną. Teraz musicie pokombinować troszeczkę, poprzestawiajcie te literki ze słowa rana, dobrze? To słowo tak naprawdę jest przed Waszymi oczami, jeżeli sobie rozpiszecie te literki, to już w ogóle myślę, że Wam się po prostu to słowo ukaże. Pokombinujcie, która z literek może być pierwsza. Wiemy, że na czwartym miejscu będzie spółgłoska T, więc masz jakiś pomysł? Udało Ci się jeszcze znaleźć jakieś słowo? Ciężko jest tę zagadkę wytłumaczyć. Reżyser mnie tutaj pospiesza, mówi, że musimy kończyć rundę. 3 minutki dostaliśmy od reżysera. Dobrze, myślę, że w ciągu tych 3 minut spokojnie uda się komuś to słowo znaleźć i ktoś będzie miał szansę na 40 zł. Kochani, zegar wystartował, macie dokładnie 3 minutki. Jeżeli już macie to słowo, to nie czekajcie, tylko błyskawicznie wybierajcie numer, zgłaszajcie się po pieniądze. Mam dla Was 40 zł, a za sekundkę trudniej może być, na pewno będzie trudniej, więc od razu zachęcam Was do skorzystania z tego czasu, który Wam daję, żeby jeszcze troszeczkę pokombinować i żeby szybciutko się zgłaszać. Jeżeli zastanawiasz się, czy wybrać numer, czy nie, to ja tylko powiem tyle, że wczoraj w programie sporo osób wygrało, przedwczoraj również. Kochani, widziałam się z Wami kilka dni pod rząd i myślę, że tutaj też uda nam się dzisiaj sporo pieniędzy rozdać, ale wszystko oczywiście zależy od Was. Zależy od tego, ile osób jest przed telewizorem, ile osób próbuje rozwiązywać zagadki, poświęca nam troszkę czasu i wybiera numer oczywiście. Jeżeli chcesz wygrać, to jest jedyna możliwa droga, aby do mnie do studia wpaść i wygrać pieniądze. Musisz wybrać 704, 304, 304, a jeżeli już wybierzesz, jeżeli znajdziesz to słowo, to błyskawicznie podaj mi odpowiedź i zabierz 40 zł. 2 minutki, kochani, 2 minutki na rozwiązanie tej zagadki. Kto spróbuje? Czy jest ktoś z nami? Ara, rana. No, szybciutko, minutka, 50 sekund. Jedna osoba, której udało się to słowo rozszyfrować, znaleźć, wyczytać. Kto jest z nami? Kto ogląda program? Kochani, no z 3 minut zostało nam 1,5 minutki, także jesteśmy na półmetku czasu odliczania do końca tej rundy. Musimy się pospieszyć, jeżeli chcesz wygrać. Jeżeli masz to słowo, to nie trać czasu, tylko szybciutko wybierz. 704, 304, 304 i zabierz 40 zł. Kto powalczy? Minutka i 20 sekund. Szybciutko, kończymy rundę. Bardzo, bardzo bym chciała jedną przygotowaną osobę usłyszeć. Jeżeli jesteś przed telewizorem i chcesz wygrać pieniądze,
Błyskawicznie wybierz numer 704 304 304. Uwaga, ostatnia minutka nam została. Kochani, jakie słowo można wpisać tutaj do naszej trzeciej rundy? O jakie słowo chodzi? Czy masz jakiś pomysł? Korzystaj z literek, z których składa się słowo rana. Dodaj literkę T. Literka T musi występować na czwartym miejscu, natomiast literki R, A, N, A występują tam, gdzie uważasz. Tak naprawdę musisz po prostu je odpowiednio powstawiać tutaj w te nasze puste rubryczki i szybciutko się do mnie zgłosić. Kto spróbuje? Szybciutko? 704, 304, 304. Kochani, musimy kończyć tę rundę, żeby jak najszybciej przejść do kolejnej, a później do kolejnych zagadek, które czekają na nas i żebyście mogli możliwie dużo pieniędzy wygrać. Dzięki temu będę mogła właśnie te pieniądze rozdawać, tylko musimy współpracować, dobrze? Jeżeli jesteś przed telewizorem i jesteś w stanie tę rundę rozszyfrować, to nie czekaj, tylko szybciutko się do mnie zgłoś i zabierz 40 zł. Kochani, ostatni dzwonek. Uwaga! 5, 4, 3, 2, 1 i teraz? Kto jest z nami? Kończymy tę rundę. Kto ogląda program? Poczekaj, podyktuję szybciutko numer. 704, 304, 304. I? Kto jest przed telewizorem? Kochani, słuchajcie, ja wiem, że to nie jest prosta zagadka, że mogą tutaj być osoby, które są zdezorientowane, które kompletnie nie wiedzą, co chodzi, bo ta zagadka występuje w naszym programie po raz pierwszy. Po raz pierwszy ją widzicie na ekranie. Ale jeżeli skupicie się przez sekundkę, to na pewno ktoś da radę. Kto spróbuje? Czy jest ktoś z nami? Czy tylko jedna pani ogląda program? Mam nadzieję, że pani ogląda jeszcze program. Serdecznie zapraszam. No i proszę, jest telefon. Halo, halo. Dobry, jeszcze raz. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Narta. Narta, czy to się zgadza? Troszkę nie sezon, ale chyba się zgadza. Bardzo, bardzo dziękuję za tę odpowiedź i za tę odpowiedź mogę pani zapłacić 40 zł. Chyba usłyszałam jeszcze raz. Czy ja panią usłyszałam po raz drugi? Tak, tutaj mówi reżyser. Widzicie, jak łatwo się dostać do nas do studia? Powiedziałam, niech pani zostanie, bo ja nie wiem, ile osób jest przed telewizorem. No i z tego, co widzę, to rzeczywiście pani zbyt dużej konkurencji nie ma. Chyba tylko pani stara się zagadki rozwiązywać. Widzę, że jest kolejna runda. Poproszę o więcej pieniędzy w związku z tym, ponieważ jedną literkę znów dodajemy, to poproszę cię o... No dobra, 50 zł jest w porządku. Sprawdźmy, czy ktoś da radę za te 50 zł tę zagadkę rozszyfrować, to słowo ułożyć. Kochani, kolejne słowo składa się z liter N-A-R-T-A, a na czwartym miejscu z kolei zamiast T teraz będzie stała samogłoska U. U. No, dosyć długie słowo teraz do ułożenia, bo to będzie słowo aż sześcioliterowe. Walczycie o 50 zł w tym momencie, ale to no, ktoś powinien dać radę. Tylko nie wiem, ile osób jest z nami, ile osób stara się zagadki rozwiązywać. Przypomnę jeszcze, jaka jest zasada, jeżeli chodzi o tę zagadkę. Nie dodajcie liter od siebie, nie zamieniacie liter, które są podane na inne, które podobają wam się bardziej. Też nie można wyrzucać literek, kochani. Poza tym, gdybyście wyrzucili, no to zabrakłoby wam troszkę liter, bo korzystamy z literek N-A-R-T-A. I na czwartym miejscu reżyser nam podał samogłoskę U, więc w te puste pola musicie wstawić literki N-A-R-T-A, tylko że w innej kolejności. Wierzę, że dacie radę, trzymam za was kciuki. Tak naprawdę nie, bardzo, bardzo bym chciała, żeby ktoś tę zagadkę rozszyfrował i wpadł do mnie do studia z przyjemnością. Komuś z was oddam 50 zł. Kto spróbuje, kto z was powalczy i kto szybciutko ułoży to słowo. Jeżeli ci się to uda, nie czekaj, jedna pani trafiła do mnie dwa razy pod rząd. Od samego początku programu słyszałam dwa telefony, więc nie jest najlepiej. Wydaje mi się, że wiele osób wyszło jednak na zewnątrz. Może się nawet opala, bo słuchajcie, taka piękna pogoda, takie piękne słońce. Chociaż też jak wyszłam na dwór około godziny 10, to pomyślałam, że ta pogoda jest troszkę zdradliwa. A jeżeli ktoś z was został, też pomyślał, że ta pogoda tak nie do końca, że mogłaby być jeszcze lepsza, to może w naszym programie wygrać pieniądze. Poszukaj tego słowa i błyskawicznie wybierz numer, zabierz 50 zł. Kto spróbuje? 50 zł mam do oddania, jeżeli jesteś z nami, jeżeli oglądasz program, chcesz wygrać pieniądze, jesteś w stanie ułożyć to słowo i masz telefon komórkowy bądź stacjonarny, to akurat kompletnie nie ma znaczenia, spróbuj, pokombinuj, ułóż to słowo, a później błyskawicznie wybierz numer i zabierz 50 zł. Kochani, kto jest z nami? Ararana Narta, świetnie, udało nam się, ale muszę pani powiedzieć, że pani jest no, niesamowita, ze słowa ara przeskoczyć na ranę, a później z rany na narta, chociaż rana z nartą bardziej mi się kojarzy jednak, szczególnie, że na nartach miałam kontuzję, skręciłam kolano, zerwałam więzadła,
przemieściła mi się łękotka, coś strasznego, więc ta rana z nartą zdecydowanie. Natomiast ara z raną czy z nartą kompletnie nie. No chyba, że jakaś ara na przykład jeździła na nartach i zrobiła sobie kuku w jakiejś bajce, właśnie sobie wyobraziłam. Skacząca jak Adam Małysz. Kochani, dobra, rozwiążmy tę zagadkę, dobrze? Bo znów wydaje mi się, że zaczynam troszeczkę za bardzo wchodzić w tę zagadkę i to może się źle skończyć, więc jeżeli jest ktoś z nami, jeżeli ktoś z Was chce wygrać pieniądze, to serdecznie zapraszam. Czy jest tylko jedna pani, czy ktoś jeszcze ma ochotę na 50 zł? Ja wiem, że jeden pan ma lekcję angielskiego, wiem, że Państwo wszyscy wyszliście teraz z domów, a ci, którzy zostali, pewnie jedzą jakiś obiad rodzinny. Ja też dzisiaj byłam u rodziców na obiedzie i też sobie zdaję z tego sprawę, że jest tyle tematów do obgadania, że tak powiem, że nie ma czasu na to, żeby włączać telewizor i teraz starać się zagadki rozwiązywać. Ja też te chwile z rodzicami staram się maksymalnie wykorzystywać, no a tych chwil nie ma zbyt dużo, bo cały czas się jednak pracuje, prawda? Więc zdaję sobie z tego sprawę, że jeżeli teraz jesteście przy stole wszyscy rodzinnie, to też nie macie czasu za bardzo, jeżeli się dawno nie widzieliście, ale z drugiej strony można spróbować wygrać pieniądze, jeżeli jesteście w większej grupie, to może Wam się to uda po prostu szybciej. Zachęcam, no na razie jest 50 zł, za chwilkę kolejne zagadki i kolejne zagadki mogą być trudniejsze, ba, na pewno będą trudniejsze, więc jeżeli chcecie wygrać w miarę szybkie pieniądze za łatwą zagadkę, to jeszcze możecie pokombinować, jeszcze możecie spróbować. Ara, rana, narta, takie słowa do tej pory usłyszałam, teraz korzystając z literek ze słowa narta, układacie kolejne słowo, w którym na czwartym miejscu musi być samogłoska U. Do oddania mam 50 zł. Kto z Was spróbuje, kto zgłosi się do mnie do studia i kto zabierze pieniądze? No, kochani, debiut, zagadka, którą widzicie po raz pierwszy w naszym programie. Wiem, że część osób zastanawia się, o co chodzi. Ja już wytłumaczyłam i wydaje mi się, że kiedy patrzycie na tę naszą piramidkę, bo to troszeczkę nam się piramidka z tego zrobiła, no to chyba już sami powoli łapiecie zasadę rozwiązania tej zagadki. Jeżeli jest przed telewizorem ktoś, kto już dał radę, kto już to słowo ułożył, zachęcam do wybrania numeru. Jest jeden numer, który należy wybrać. Z telefonów komórkowych, stacjonarnych to nie ma kompletnie znaczenia, aby wygrać. Do wygrania jest 50 zł, należy tylko poprzestawiać te literki i się zgłosić. Na antenie muszę usłyszeć prawidłowe rozwiązanie. To nie jest tak, że ja jestem w stanie sobie z kimś, tak wiecie, połączyć się, jak ja to czasem mówię, telepatycznie, chociaż może bardzo bym chciała, czasem bardzo tego potrzebuję, bo Wy kompletnie nie rozwiązujecie zagadek, to się zdarza, szczególnie w weekend, kiedy jest taka piękna pogoda. No a z drugiej strony tutaj wszyscy muszą wiedzieć, że jestem sprawiedliwa, więc ja muszę czekać na ten telefon, czekać, aż usłyszę głos w studio. To jest jedyna możliwa droga, żeby się teraz ze mną połączyć. Kochani, przez jeszcze jakiś czas nie dzwońcie na moje telefony prywatne, ja jestem tylko dostępna pod tym numerem 704-304-304. 50 zł do zabrania, kto spróbuje? Udało Ci się ułożyć to słowo? Słuchajcie, jeżeli macie problem, sugerujecie się słowem narta, to naprawdę weźcie sobie czystą kartkę, długopis, rozpiszcie sobie te wszystkie literki i w ten sposób pokombinujcie. Może w ten sposób uda Wam się tę zagadkę rozszyfrować i ktoś z Was za sekundkę zabierze 50 zł. Kto spróbuje? Reżyser mówi, że musimy kończyć tę zagadkę. To nie jest tak, że możemy czekać w nieskończoność. Każda runda ma tutaj swój ograniczony czas i czas tej rundy niestety się kończy. Panie reżyserze, poproszę o 3 minutki w związku z tym. Ostatnio pomogły, to może tym razem też pomogą. Albo daj nam taki czas na myślenie, daj czas na zastanowienie się po prostu, żeby widzowie mogli pokombinować. Tak jak powiedziałam, weźcie kartkę, długopis, rozpiszcie sobie te literki i pokombinujcie, jak je dokładnie poustawiać, aby ktoś z Was mógł wygrać. 3 minutki to jest czas na myślenie, czas na zastanowienie się. Powiększamy odrobinkę zagadkę i ktoś z Was może teraz te pieniądze zgarnąć. No i jak, widzicie wszystko bardzo dokładnie? Uwaga! 3 minutki, czas start! No i trzymam kciuki za jedną osobę, która da radę. Cały czas jestem w studio, cały czas czekam na telefon, ale ten czas na myślenie to nie jest czas na wybieranie numeru. Teraz się skupiacie, zastanawiacie, porównujecie sobie te literki, sprawdzacie, czy macie dobre słowo i słyszymy się za 2 minutki i 40 sekund, dobrze? We'll be right back.
Czy teraz usłyszę mojego zwycięzcę? Komu z Was będę mogła przekazać 50 zł? Kochani, czas na myślenie się skończył. Teraz z przyjemnością usłyszę jedną przygotowaną osobę. Jeżeli jesteś z nami, jeżeli oglądasz program i chcesz wygrać, nie czekaj, tylko szybciutko wybierz numer 704-304-304. Powiedziałam, że te 3 minutki to jest czas na to, żeby podejść bliżej do ekranu, żeby się zastanowić, żeby poszukać, żeby dam Wam chwilkę spokoju. Bo mam czasem wrażenie, że to, że cały czas mówię, Was troszeczkę męczy, więc tym razem mieliście 3 minutki ciszy, prawie 3 minutki. O jakie słowo chodzi? Bo ja teraz już muszę usłyszeć mojego zwycięzcę. Szybciutko dyktuję numer i słyszę kogoś z Was. 704 304 304. Kto znalazł? Musi być jedna osoba. Kto ogląda program? Ze słowa narta musicie ułożyć o jedną literkę dłuższe słowo, gdzie na czwartym miejscu będzie samogłoska U. Czy ktoś ma pomysł? No, kochani, nie czekamy, szybciutko się zgłaszacie i zabieracie pieniądze. Mam dla kogoś z Was 50 zł. Kto spróbuje? Nie wiem, panie reżyserze, może być to za trudna zagadka, bo nie bardzo wiadomo, o co chodzi. Może gdybyś mi skasował tą arę i ranę, to teraz jakby ludzie mieli nartę i ja bym szybciutko tłumaczyła, a może widzowie się sugerują tym, co już było. Kochani, ara, rana, zostawcie to, dobrze? To już było, to już nam się przydało, teraz można o tym zapomnieć. Skorzystajcie z literek N, A, R, T, A. Dodajcie samogłoskę U. Słuchajcie, nie wiem, no dałam czas na myślenie i nikogo nie słyszę. Wierzyłam, że teraz usłyszę mojego zwycięzcę. Kto jest przed telewizorem? Kto dał radę? Na czwartym miejscu musi być samogłoska U, a w te puste pola musisz powstawiać literki N, A, R, T, A, ale odpowiednio uporządkowane, tak aby powstało nam kolejne nowe słowo, sześcioliterowe, które występuje w słowniku języka polskiego, które da się ułożyć z tych liter. Jeżeli chcesz wygrać, masz pomysł, błyskawicznie wybieraj numer 704 304 304, tylko teraz. No, czy usłyszę mojego zwycięzcę? Teraz walczycie już o 50 zł, bo jest trudniej, ale muszę teraz usłyszeć telefon. Reżyser nie pospiesza, mówi, że już ta runda powinna się zakończyć. Za chwileczkę kolejne zagadki. Dobra, jeszcze raz, po raz ostatni wybierzmy razem. 7043. Ale ktoś wybrał. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, poproszę o to słowo. Natura. Natura, rzeczywiście? Natura, no pewnie, że tak. No to narty mi się już bardziej z naturą kojarzą, z pięknym plenerem, ze śniegiem. No pięknie, no aż się rozmarzyłam. Brawo, brawo, brawo. Bardzo Pani dziękuję i teraz mam pewność, że są dwie panie przed telewizorem. Czy jest ktoś jeszcze? Czy ktoś jeszcze chce wygrać pieniądze? Kochani, trudniejsza zagadka, trudniejsza runda tak naprawdę tej zagadki, która jest od samego początku programu i chyba już ostatnia, panie reżyserze, bo ułożyć dłuższe słowo to już będzie naprawdę sztuka. Już chwileczkę dłużej czekałam. Bardzo Ci dziękuję za 100 zł. Stówka za to kolejne słowo. Kochani, tym razem doskoczyła nam literka Z na czwartym miejscu. A korzystacie z literek N-A-T-U-R-A. Kto spróbuje? Kto z Was rozwiąże tę zagadkę? To słowo, które powstaje... Dobra, powiem Wam tak. To słowo nie ma nic kompletnie wspólnego z naturą. No z nartą też nie do końca. No, no nie ma, no. Chociaż byście bardzo chcieli, to nie ma. Z raną? No też niekoniecznie. Chyba też nie. Siedmioliterowe słowo. Kto z Was pokombinuje, kto z Was odszuka to słowo? Słuchajcie, ciężko się szuka, bo ja jak szukam tego słowa, to tak, po pierwsze jestem zasugerowana tym, co już jest wyżej, prawda? Ara, rana, narta, natura. I ta natura najbardziej chyba nam wchodzi w głowę, bo zastanawiamy się, jak z tych literek teraz ułożyć kolejne słowo. To może być problem. Kiedy myślimy o naturze, to niekoniecznie jesteście w stanie znaleźć kolejne słowo. Na razie sobie panie świetnie radzą. Widzę, że panie tutaj dają radę, jeżeli chodzi o tę zagadkę. Panowie może rozwiążą kolejną. Zobaczymy. Ale jeżeli jest ktoś z nami, powalczcie, dobrze? Stówka, 100 zł za to słowo. Wcześniej Państwo wygrywaliście mniejsze pieniądze, więc może to być motywacja być najlepszym w naszym programie, jak do tej pory oczywiście, bo będzie szansa na jeszcze większe oczywiście pieniądze. Teraz walczycie o stówkę. Zagadka troszkę na rozgrzewkę.
Ale jeżeli chodzi o tę rundę, to już rozgrzanym być się powinno, panie reżyserze, no bo nie jest to najłatwiejsze zadanie. Kto spróbuje? Kto jest z nami? Słuchaj, ja tak myślę, zanim usłyszę telefon, zaproponujmy tego małego bonusa dzisiaj, dobrze? Bo to jest naprawdę premierowa zagadka, bardzo bym chciała, żeby ktoś wygrał pieniądze. Widzę, że pytanka są przygotowane, więc dlaczego nie spróbujemy? Panie reżyserze, jakiego bonusa możemy zaproponować? To nie jest łatwe zadanie, bo ludzie się sugerują naturą, dałeś mi jeszcze jedną literkę więcej, czyli to już jest siedmioliterowe słowo, trzy literki z przodu, trzy literki z tyłu, trzeba tutaj dodać, ułożyć słowo, które znajduje się w słowniku języka polskiego. Nie wiem, kto sobie da radę, ale reżyser się zgodził, dał mi małego bonusa. Nie spodziewałam się, że zaproponuje aż 1500, czyli 1400 zł w bonusie, stówka gwarantowana. Brawo, bardzo dziękuję, panie reżyserze. Ja teraz szybciutko przypominam, na czym polega nasza nagroda bonusowa. Odpowiadajcie mi na pytanie do zagadki, czyli podajcie to aż siedmioliterowe słowo, a później odpowiadać im na 5 bardzo prostych pytań, a jeżeli te odpowiedzi będą prawidłowe, to ktoś z Was zgarnie nie tylko stówkę gwarantowaną za tę odpowiedź, ale nawet 1400 zł w bonusie. Kochani, zachęcam do przyłączenia się do rozwiązywania naszej zagadki. Wydaje mi się, żebyście mieli dzisiaj dużą konkurencję. Piękna pogoda, wszyscy chyba wyszli z domów. Ta zagadka może zostać rozwiązana w każdej sekundzie. Możemy ją rozwiązać w tej chwili. Nie jest to proste, naprawdę na pewno sobie nie każdy z tą zagadką poradzi. Trzeba słuchać tego, co mówię, trzeba po prostu tę zagadkę rozwiązać, rozszyfrować. Kto spróbuje? No nie każdy na pewno ma czas dzisiaj, bo taka piękna pogoda. Panie pewnie wymyślają jeszcze jakieś porządki w jakichś miejscach, w których jeszcze tych porządków przed świętami nie zdążyły zrobić. Panowie pewnie teraz czyszczą swoje samochody. Inni ćwiczą, są na siłowni. Kochani, jeżeli jesteście przed telewizorem, spróbujcie, dobrze? Wyczyścić samochód można tam wieczorkiem, pojechać na myjnię i już, albo odkurzyć go szybciutko. Panie, porządki, no też zdążycie zrobić. Nasz program nie trwa w nieskończoność, więc spokojnie. Poświęćcie chwilkę na rozwiązanie tej rundy. Zobaczcie, że trzy osoby już w naszym programie dzisiaj wygrały. Teraz czekam na czwartego zwycięzcę, który ma szansę teraz na nagrodę bonusową. Reżyser zgodził się zapłacić naprawdę fajne pieniądze za rozwiązanie kolejnej rundy. Powalczcie, spróbujcie, szybciutko wpadajcie do mnie do studia. 704, 304, 304, nawet 1500 zł do zabrania. Kto powalczy, kto spróbuje? Ara, rana, narta, natura. I co jeszcze? Jest tylko jedna możliwa pasująca odpowiedź. Jeżeli uda Wam się znaleźć kilka słów, to podajcie mi jedno. Chociaż nie wydaje mi się, żeby Wam się udało znaleźć kilka słów, bo chyba z tych literek da się użyć tylko i wyłącznie to słowo, na które czekam. Szczególnie, że mamy podaną czwartą literkę i na czwartym miejscu musi, nie możecie tej literki przestawiać, być spółgłoska Z. Kto powalczy, kto pokombinuje, kto te literki poprzestawia i kto szybciutko się do mnie zgłosi. 704, 304, 304. Czekamy. Jeszcze momencik, daj mi jeszcze chwilkę, spokojnie, zaraz na pewno ktoś temu zadaniu sprosta. Kochani, do wygrania nawet 1500 zł. Naprawdę fajne pieniądze. Kto z Was poszuka tego słowa? Nie sugerujcie się tymi słowami, które były wcześniej. Czekam na coś nowego. No, kto spróbuje? Słuchaj, zróbmy tak, to pomogło przed sekundką, może pomoże też teraz, może zostawmy widzów sam na sam z zagadką, dajmy te 3 minutki. Ja nie będę przez chwilkę nic mówić, tak żeby widzowie się mogli skupić. Super, 3 minutki, 3,5 minutki nawet bym dał. Super, bardzo dziękuję, widzę, że czytasz w moich myślach. Kochani, spróbujcie, to jest czas na myślenie, teraz nie wybierajcie numeru, numer telefonu wybierzemy zaraz, umówmy się w ten sposób, dobrze? A jeżeli chcecie powalczyć, to teraz się skupcie. Pokombinujcie, weźcie kartkę, długopis, rozpiszcie sobie te literki i postarajcie się to słowo ułożyć. Jeżeli to Wam się uda, to błyskawicznie wpadajcie do mnie do studia, dobrze? Trzymam kciuki za kogoś z Was, powiększamy zagadkę i to jest czas dla Was, czas dla jednej osoby, która mam nadzieję za sekundkę wpadnie do mnie do studia. 3,5 minutki, zegar wystartował, kombinujcie.
teraz, czy usłyszę mojego zwycięzcę? Był czas na zastanowienie się. Teraz bardzo, bardzo bym chciała usłyszeć jedną osobę. Musimy wracać, kochani. Nie mamy strasznie dużo czasu, więc jeżeli jesteście z nami, jesteście przed telewizorem, to błyskawicznie się zgłaszajcie. Mam dla kogoś z Was nawet 1500 zł za to jedno słówko. Kto znalazł? No, rozwiązujemy zagadkę. Słuchaj, zanim usłyszę telefon, poproszę cię o 3000. Szybciutko, słuchaj, mamy końcówkę tygodnia. Ja myślę, że już jest jedna osoba, bardzo bym chciała rozdać nadwyżki z całego tygodnia. Wiem, że mamy te nadwyżki, widzę. Trudna jest ta zagadka. Kochani, reżyser się zgodził, nawet 3000 zł wzrosła nasza nagroda bonusowa. 3000 dla jednej osoby, która ułożyła to słowo. Masz pomysł, udało ci się ułożyć to słowo? Jeżeli tak, to błyskawicznie się do mnie zgłaszaj i zabieraj pieniądze. Uwaga, na ten ostatni moment. Komu się udało? Nie sugerujcie się tymi wcześniejszymi słowami, bo to słowo, na które teraz czekam, to słowo, które jest rozwiązaniem, nie ma nic kompletnie wspólnego z naturą, z nartą, z raną czy z arą. Teraz pokombinujcie troszkę inaczej, poszukajcie innego słowa. Ja wiem, że na tym polega trudność tej zagadki, że tymi słowami się jednak sugerujecie. Chodzi o to, żebyście te literki ze słowa natura, N-A-T-U-R-A, wstawili w puste pola, a na czwartym miejscu była literka Z. Kto spróbuje, kto da radę, kto wpada do mnie do studia. Nawet 3000 zł dla kogoś z Was. Jeszcze moment, jeszcze chwilkę czekamy. 704, 304, 304. Jak Wam idzie? Nie widzą ludzie. Słuchaj, to jest zbyt skomplikowane. Na pewno ktoś chce wygrać nawet 3000 zł, a może widzowie nie widzą, że walczymy o 3000. Kochani, trzy osoby w naszym programie już wygrały. Teraz czekam na czwartego zwycięzcę i chcę przejść do kolejnej zagadki. To jest ostatnia runda, jeżeli chodzi o naszą pierwszą rozgrzewkową zagadkę. Zdaję sobie z tego sprawę, że znalezienie tego długiego już słowa, bo siedmioliterowego, nie należy do rzeczy prostych, więc będziecie troszeczkę więcej czasu skupienia i być może pomocy osoby trzeciej potrzebować. Dlatego też zaproponowałam tak duże pieniądze, nawet 3000 zł. Ktoś z Was może właśnie w tej chwili zabrać. Kto spróbuje? Czy jest ktoś z nami? Kto ogląda program? 704, 304, 304. Jeżeli chcesz wygrać nawet 3000 zł, to nie trać czasu, tylko błyskawicznie wybieraj. 704, 304, 304. Poczekajmy jeszcze moment, panie reżyserze, jedna osoba na pewno wpadła na tę odpowiedź. No musiała wpaść. Znaczy, no nie wiem, no jedna pani rozwiązała dwie rundy pod rząd, druga pani rozwiązała trzecią rundę i teraz czekam na mojego kolejnego zwycięzcę. Panów chyba przed telewizorem nie ma. Z tego co widzę, to panowie sobie być może z tą zagadką średnio po prostu radzą. Może są z nami, może chcieliby wygrać, ale potrzebują troszkę więcej czasu. Kochani, z przyjemnością oddam komuś z Was nawet 3000 zł. Kto ogląda program? Kto chce te pieniądze wygrać? No, to słowo nie ma nic wspólnego z naturą, natomiast z natury musicie te literki wziąć, więc pokombinujcie, od której literki zacząć, która mogłaby być druga, trzecia, jeżeli wpadniecie na trzy pierwsze, macie już czwartą i może to słowo samo się Wam wyświetli przed oczami. Wiem, że czasem warto wziąć kartkę, długopis, rozpisać sobie te literki. Reżyser mnie pospiesza, mówi Monia, ta zagadka trwa zbyt długo, musimy kończyć tę zagadkę. Skoro chcesz kończyć tę zagadkę, skoro mnie pospieszasz, to daj nam tutaj jakąś malutką podpowiedź. Bardzo Cię proszę, sam widzisz, że jest problem z tą rundą, więc postarajmy się widzom jakoś pomóc, dobrze? Tak, żeby jak najszybciej ją zakończyć. Bardzo Ci dziękuję, no, zdecydowanie nam pomogłeś. Uwaga, trzecia literka to będzie literka R, czyli ze słowa natura możecie wziąć tylko i wyłącznie 5 liter, mianowicie N-A-T-U-A. Literki R już nie bierzecie, dobrze? Bo ona już jest, została wstawiona. Trzeba tych 5 liter wstawić w te kropeczki, w te puste pola. Jeżeli uzupełnisz te puste pola
tymi literkami w odpowiedniej kolejności, to powstanie ci słowo, które znajduje się w słowniku języka polskiego i które istnieje, które nie ma nic wspólnego z naturą, natomiast jest warte w tym momencie nawet 3000 zł. Kto powalczy, kochani? 3000, nawet 3000 dla jednej osoby. Dobrze, musisz mi dać jakąś małą podpowiedź, bo widzimy, że jest problem z tą rundą, więc może dajmy widzom jakoś, pomóżmy im jakoś, panie reżyserze. Daliśmy literkę, mówi, że już bardziej się nie da, tak? Dobra, 3000 w grze, w sumie reżyser ma rację, ja tutaj chciałabym wam jeszcze pomóc, a rzeczywiście walczycie o nawet 3000 zł, macie już dodatkową literkę, więc teraz zastanówcie się, ale bardzo was proszę, abyście to robili błyskawicznie, bo te 3000 na pewno nie będą do wygrania w nieskończoność. Za sekundkę kolejne zagadki, ja się martwię, że reżyser nam pokaże zaraz kolejną zagadkę i zabierze szansę na zebranie 3000 za tę rundę. Więc szybciutko, bo ta runda jest do rozwiązania, kochani, tylko musicie się przez sekundkę skupić, zastanowić, poświęcić tej zagadce odrobinkę czasu. To nie jest tak, że biegnąc gdzieś, wychodząc z domu, kiedy szukacie teraz na spotkanie, albo gotujecie obiad, albo siedzicie z rodziną przy stole i rozmawiacie, nie będziecie w stanie tej zagadki rozwiązać, bo tutaj trzeba się skupić. To nie jest tak, że w sekundę znajdziecie to słowo. Zastanówcie się, poszukajcie tego słowa i błyskawicznie się do mnie zgłoście, dobrze? 704 304 304 to numer telefonu, który należy wybrać, jeżeli oczywiście wpadniecie na to słowo, ale jeżeli nie macie przygotowanej prawidłowej odpowiedzi, to nie wybierajcie numer, bo nie chcę, żebyście my też tracili czas i wiecie, jak to jest. Ktoś do mnie wpada do studia, słyszę ciszę, pytam, czy ma pani, czy pan prawidłowe rozwiązanie. Ktoś się waha, czekam 3 chwile, rozłączamy się, a ktoś w tym samym momencie mógłby wybierać numer i starać się trafić do mnie do studia i mógłby te pieniądze zabrać, więc szkoda tracić czasu, szkoda też, żeby inne osoby w tym samym czasie nie mogły wygrywać. Jeżeli myślicie, że tutaj jeszcze coś się wydarzy, że reżyser nam doda pieniędzy, że doda nam literki, że coś jeszcze podpowie, to się mylicie. Kochani, tutaj już nic więcej się nie wydarzy, na pewno, ale reżyserka rzeczywiście, jeżeli chcesz kończyć, to 10 chwilek mi dajesz, a skoro mamy 5 liter do dyspozycji, czy możesz mi dać 5000 zł? Skoro ograniczasz nam czas, to ja muszę jakoś widzów też zmotywować do tego, żeby się do nas zgłaszali. Kochani, 5 literek do wstawienia w puste pola. Możecie korzystać z liter N-A-T-U-A, i tych liter, tych 5 liter, które przed sekundką wymieniłam, nie możecie podmieniać na żadne inne. Dokładnie z tych liter korzystacie i szybciutko je wstawiacie w puste pola. Reżyser się zgodził, zaproponował nawet 5000 i ktoś z was może te pieniądze po prostu zabrać, ale najpierw musi znaleźć to słowo, na które cały czas czekam. 10 chwilek na rozwiązanie tej zagadki. Jeżeli jesteście z nami, to nie traćcie czasu, tylko szybciutko się do mnie zgłoście. Jakie słowo powstanie ze słowa natura? Pamiętajcie, że literka R została dostawiona do literki Z, żeby wam pomóc, więc z tej literki R już nie korzystacie. Do dyspozycji macie tylko literkę N, A, T, U, A. Ale może dzięki temu, że reżyser pokazał nam również 3 literę, ktoś z was w tym momencie skojarzył. Kto skojarzył? Masz 1 literkę? Może udało ci się znaleźć to słowo. Kochani, 10 chwilek na rozwiązanie tej zagadki, ale ja nie mogę czekać 10 chwil na mojego zwycięzcę. Bardzo was proszę, abyście wy nie czekali. Jeżeli jesteście przygotowani, to nie tracicie tego czasu, tylko szybciutko wybierzcie numer. Macie jeszcze 9 chwil na to, żeby do mnie do studia wpaść. Ja w każdej chwili mogę usłyszeć telefon. Ostatnia szansa dla tej zagadki. To będzie chyba ostatnia runda. No raczej nie wyobrażam sobie, żeby reżyser pokazał nam kolejne słowo 8-literowe do ułożenia. Skoro jest problem przy tej rundzie, to chyba już odpuści i pokaże nam kolejną zagadkę za kolejne pieniądze. Pewnie większe, pewnie będzie to zagadka jeszcze trudniejsza, także no, radziłabym podjąć wyzwanie w tej chwili. Tylko nie mam wyznacznika, bo tak jak czasem reżyser nam pokazuje zagadki, ja wiem, że z pewną rundą sobie czy pewną zagadką radzicie gorzej. Tak tutaj nie wiem, jak jest, kochani, bo na razie świetnie wam szło. Ułożyliście 3 słowa, mamy 4 słowo do ułożenia, ale to jest zagadka, która teraz ma swój debiut w naszym programie, bo ja jej nigdy w życiu nie widziałam, widzę ją po raz pierwszy i wy pewnie też, więc tylko osoba, która będzie miała refleks, będzie cierpliwa, będzie konsekwentna, może wygrać te pieniądze. Inna osoba, która się strasznie gdzieś na przykład spieszy, nie ma czasu, nie. Kochani, nietypowe słowo powstaje ze słowa natura, dlatego nie dziwię się, że jest problem. Ale ktoś powinien dać radę. 8 chwilek na rozwiązanie zagadki. Co to jest za słowo? Narta? Było proste. Dopiero co skończyła się zima, jeszcze niektórzy na nartach jeżdżą, każdy skojarzył. Natura, no też proste. Natura kojarzy, no chociażby tutaj, zobaczcie, natura. Za mną, przede mną.
wszędzie teraz piękna natura na zewnątrz, piękne słoneczko, jest cudownie, więc to słowo też mogło nam się jakoś skojarzyć, szczególnie z nartami, z wyciągiem narciarskim. No a to piąte słowo, no ciężko mi powiedzieć, kto na to słowo wpadnie. To nie jest takie słowo jak te dwa poprzednie, na pewno. No z raną też mi się nie kojarzy. Kochani, kto skojarzy? 7 chwilek, może ta siódemka okaże się szczęśliwa. Jeżeli masz pomysł, to szybciutko wybierz numer, wpadaj do mnie do studia i zabieraj nawet 5000 zł. No, dobra, wybiorę razem z wami numer. Może nagle kogoś usłyszę. Panie reżyserze, jeszcze spokojnie, spokojnie. Ja chciałam przy siódemce wybrać, to już mi pokazałeś szóstkę. Dobra, szóstka też może być szczęśliwa, ok. Wybieram 704. Wybieracie razem ze mną? Jeżeli jesteście przygotowani, to wybierajcie. Jeżeli nie macie pomysłu, to jeszcze sekundkę dajcie sobie, zaczekajcie, ok? Kochani, 6 chwilek. Dobra, wybieramy, skupmy się. 704, 304, 304. Kto skojarzy? A może ktoś już skojarzył? Ara, rana, narta, natura i czekam na piąte słowo, które jest warte nawet 5000 zł. Zostało nam tylko 6 chwil na rozwiązanie tej zagadki. Jeżeli masz to słowo, to nie trać czasu, błyskawicznie się do mnie zgłaszaj. Słuchajcie, czas na rozwiązanie tej zagadki tak naprawdę już nam się skończył, kończy. Reżyser zaproponował jeszcze tych 10 chwilek, ale zobaczcie, że 4 chwilki już nam szybciutko uciekły. Tych 6 chwil też nie będzie nagrania w nieskończoność. Ja zawsze was proszę, nie czekajcie do tej ostatniej chwili, nie czekajcie, że nagranie pojawi się zero. Ja zawsze się stresuję, jakoś wolę, kiedy ktoś mnie zaskakuje i po prostu wpada do mnie do studia. Bardzo bym chciała teraz usłyszeć jedną osobę, przygotowaną osobę. Jeżeli oglądasz program, jeżeli masz pomysł, masz to słowo, 7-literowe słowo, gdzie na 3 miejscu będzie literka R, na 4 będzie literka Z i słowo składa się z literek N-A-T-U-A, to nie czekaj, tylko szybciutko wybierz numer 704 304 304. Ja ten numer wam cały czas przypominam, ale wy tak naprawdę macie go na ekranie, więc w każdej chwili możecie wybierać go sami, nie musicie czekać, aż ja wybiorę go z wami. Po prostu wierzę, że w momencie, kiedy ja go dyktuję, to ktoś też w tym samym momencie go wybiera, że to ja was zmotywuję jakoś. No, ja nie mam szansy na 5000 zł, ale gdybym znała prawidłową odpowiedź, gdybym miała taką szansę, to na pewno bym ją wykorzystała, szczególnie, że dzisiaj, kochani, taki dzień, piękna pogoda, że na pewno większość osób jest a to w zoo, a to na rowerze, a to na spacerze z dzieckiem, ze zwierzaczkiem ukochanym, jakimś pieskiem pewnie, a to urodziny, a to wyjechała gdzieś na jakąś działkę. No umówmy się, piękne słońce, piękna pogoda, niewiele osób jest z nami, na razie jedna pani rozwiązała 2 rundy pod rząd, druga pani trafiła do mnie do studia i teraz słyszę ciszę. Bardzo bym chciała z kimś z was porozmawiać, kto wpada do mnie do studia. Wiem, że trudna runda, zdaję sobie z tego sprawę. 5 chwilek do końca, jesteśmy na półmetku czasu do końca tej zagadki. Kto wykorzysta tych ostatnich 5 chwil najlepiej, jak tylko można? Ara, rana, narta, natura i co jeszcze? Kochani, to jest ostatnia szansa. Kto ma pomysł? Trzeba jakby uporządkować te literki, tylko pamiętajcie, że z literki R już nie korzystacie. Tutaj ona specjalnie została zaznaczona troszkę innym kolorem, tak jak te wcześniejsze słowa narta, rana i ara, tak żebyście już o niej troszeczkę zapomnieli. Te literki, które są na biało, tworzą kolejne słowo. To musi być słowo 7-literowe. To słowo nie ma nic wspólnego ze słowem natura, również z nartami. Pokombinujcie troszkę inaczej, dobrze? Zastanówcie się, jaka litera może być pierwsza, ale pospieszcie się, bo zostały nam 4 chwilki, musimy lecieć dalej, tego czasu nie mamy strasznie dużo. Ja bym bardzo, bardzo chciała jedną osobę usłyszeć. Trudniejsze zagadki przed nami dzisiaj, zagadki dla osób spostrzegawczych. Także no, jeżeli jesteście w stanie poprzestawiać te literki i ułożyć słowo, które znajduje się w słowniku języka polskiego z liter, które są na ekranie, tak naprawdę... Kochani, to słowo jest przed waszymi oczami. Spróbujcie, dobrze? Zgłoście się do mnie. Wykorzystajcie fakt, że jest piękna pogoda, naprawdę piękna, no chyba w całej Polsce, prawda? Nie ma dużej konkurencji, nie ma wielu osób z nami. Nie wiem, może jesteś jedyną osobą, której udało się to słowo znaleźć. Może, nie wiem, może jest przed telewizorem 5 osób, ale z tego nikt nie wybiera numeru. No, różne są sytuacje, kochani. Ostatnio trafił do mnie do studia pan kilka razy pod rząd i też mi się wydawało, że może widzowie nie chcą po prostu wygrywać. Nie wiem, na czym polega to, że czasem długo się męczę z zagadką, a nagle słyszę tego samego pana przez kilka rund czy przez kilka zagadek i pan zabiera pieniądze.
Oczywiście w naszym programie możecie wygrywać tak wiele razy, ile jesteście w stanie, więc te dwie panie, które już do mnie do studia wpadły, zapraszam serdecznie. Możecie, drogie panie, wygrać kolejne pieniądze. Nie wiem, czy macie jakąś konkurencję, ale mam nadzieję, że jesteście z nami, że jeszcze nie odeszłyście sprzed telewizorów. Radzicie sobie z tą zagadką, bo dałyście radę z prostszymi słowami, krótszymi słowami. W każdym razie masz jeszcze 3 chwilki, żeby wpaść do mnie do studia. Jeżeli masz to słowo, jeżeli jesteś przygotowany, jeżeli chcesz wygrać, to nie czekaj, tylko szybciutko wybierz numer, który jest widoczny na dole ekranu. Kto powalczy, kochani? Kto ma pomysł? 3 chwilki, ostatnie 3 chwilki. Ja zawsze, kiedy widzę 3 chwilki, to zaczynam się stresować. Wiem, że zostało mi bardzo mało czasu, ale bardzo proszę, żeby reżyser mnie nie stresował. Wystarczy, że ja stresuję widzów. Przynajmniej ja swój stres mogę przekazać widzom, a jeżeli ty mnie jeszcze stresujesz, to ten stres krąży. Jakoś mam wrażenie, że on cały czas tutaj jest. Kochani, kto ma pomysł? 5000 zł, nawet 5000 dla jednej osoby. Trzy chwile. Jakie to będzie słowo? Czy ktokolwiek z was znalazł to słowo? Kto ogląda program? Hmm? 704. Szybciutko, kochani, 3 chwilki do końca. Czy ktoś znalazł to słowo? Ja wiem, że to jest długie słowo, bo to jest słowo aż 7-literowe, ale za to słowo możesz wygrać nawet 5000 zł. 5000 zł. Może powędrować do kogoś z was, do jednej osoby. Ale musisz błyskawicznie wybierać numer. Reżyser tutaj mówi mi na ucho, żebym już się przygotowała. Skąd wiesz, że jestem nieprzygotowana? Ja bardzo szybko się przygotowuję. Jak widzisz, już wszystko, co powinnam mieć, mam w swoim ręku i teraz z przyjemnością komuś przekażę nawet 5000. 3 chwilki do końca. Kto ogląda program? Przede wszystkim, komu udało się to słowo wyszukać, znaleźć? Kto chciałby wygrać nawet 5000 zł? Dwie chwile do końca, ja cały czas czekam na telefon. Kochani, kto ogląda program? Kto jest z nami? Nawet 5000 zł do wygrania. Zagadka premierowa, więc ja nie wiem, kto sobie z tą zagadką poradzi, ale wierzę, że jedna osoba jest z nami, że jedna osoba ogląda program i że jedna osoba chce wygrać pieniądze. Ja w tym momencie oddaję nawet 5000 zł. Słuchajcie, zostańcie jeszcze, zostały dwie chwilki na tę zagadkę. Kolejna zagadka może być dla was za trudna. Jeżeli już kolejna będzie za trudna, to nie czekajcie na kolejne i jeszcze następne, bo każda kolejna zagadka w naszym programie jest dużo trudniejsza. Tak jak nasze rundy. Zobaczcie, na samym początku było dość prosto, a teraz sytuacja nam się zdecydowanie skomplikowała, bo szukamy coraz dłuższych słów. Ale wierzę, że ktoś dał radę. Zaraz wyjdziecie na spacer, zaraz wyjdziecie na rower, zaraz pójdziecie pobiegać, pójdziecie na basen, gdzie chcecie. Na razie zaróbcie pieniądze, nawet 5000 z przyjemnością jednej osobie przekażę, ale kto jest z nami? Czy jest ktoś, czy ktoś ogląda program? Słuchajcie, to jest wszystko strasznie nieprzewidywalne, bo my się zawsze widzimy na żywo. No. To tak zabrzmiało, jakbyśmy się na żywo rzeczywiście widzieli, ale rzeczywiście, no, w każdej sekundce programu mogę kogoś z was usłyszeć. Sytuacja może się w każdej sekundce zmienić. Ja nie jestem w stanie tego przewidzieć. Reżyser może mi zagadkę zmienić, może zaproponować większe pieniądze albo zabrać nam te pieniądze, a zostały nam tylko dwie chwilki, więc te dwie chwilki to są chwilki dla tych osób, które znają to słowo. Ja na waszym miejscu na pewno bym nie czekała, na pewno bym szybciutko postarała się do studia wpaść i zabrać nawet 5000. Kto powalczy? Kto jest z nami? To ma pomysł? Chyba już nie szukajcie tego słowa, został nam ostatni moment, więc czekam na osobę, która już to słowo po prostu znalazła, która już jest przygotowana. Jest w drodze do studia. Musimy kończyć tę zagadkę, muszę błyskawicznie usłyszeć ten telefon, na który cały czas czekam. Kto ma pomysł? Kto tu wpadnie?
siedmioliterowe słowo, warte nawet 5000 złotych, to? Kochani, ja jestem przygotowana, czekam tylko na jedną przygotowaną równie dobrze jak ja osobę. Przez ten jeden momencik jeszcze czekam, ale nie ukrywam, że już bym chciała ten telefon usłyszeć, bo zaczynam się coraz bardziej stresować. Nie, kompletnie nie dbacie o moje zdrowie z tego, co widzę. Szybciutko, wybierzmy razem, ok? 704, 304, 304. Teraz? Jakie to będzie słowo? Kto jest przed telewizorem? Czy jest jedna osoba? Kochani, ja nie mogę tak długo czekać, ja muszę teraz usłyszeć mojego zwycięzcę. Mamy zero. Uwaga! Kto poradził sobie z tą zagadką? Zagadka nigdy nie prezentowana, chyba na tym polega problem. Kochani, kto tu wpada? Kto jest z nami? Nie wiem, albo ludzie nie wiedzą, albo wszyscy wyszli na spacer, nie mam pojęcia. Dobrze, dobrze, jeszcze sekundkę, dobrze? Wiem, że jest zero, wiem, ale no co zrobisz teraz? Masz 5000 złotych do oddania. Musisz sekundę, zaczekaj jeszcze sekundkę, no. Kochani, teraz czekam na telefon, powinnam przejść już do kolejnej zagadki. Kto pomoże mi zakończyć tę zagadkę, kto sobie pomoże wygrać nawet 5000 złotych. Wydawało mi się, że nie muszę was namawiać, żebyście się zgłaszali po tak duże pieniądze. Jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że kolejna zagadka na pewno będzie trudniejsza, ja na waszym miejscu szybciutko bym się zgłosiła. Słuchaj, jest problem, ja to widzę. Daj mi pierwszą literkę. Nie, ja nie przesadzam. Uważasz, że przesadzam? Reżyser mówi, że musimy kończyć, że on nie ma czasu. Dobra, ale jak pokażesz mi pierwszą literkę, to zobaczysz, że usłyszę telefon. Ale ktoś się upewni, że ma przygotowane prawidłowe rozwiązanie. Słuchaj, zawsze kiedy podajesz mi środkową, ostatnią, to ja długo czekam na mojego zwycięzcę. A zawsze kiedy pokazujesz mi pierwszą, to słyszę telefon błyskawicznie. Czy możesz to dla mnie zrobić? Dla mnie, bardzo cię proszę, zrób to dla mnie. Pokaż mi pierwszą literkę, na ostatni momencik. Reżyser dał nam 3 minutki i mówi, tylko i wyłącznie na te 3 minutki pokazuje. I uwaga, kochani, będzie to spółgłoska N, czyli N zostawiamy, również tak jak słowo narda, tak jak słowo natura, to słowo zaczyna się od spółgłoski N. I teraz musicie powstawiać te 4 literki A, T, U, A. Gdzie byście je wstawili? Na które miejsce byście postawili A, na którym T, na którym U, a na którym A? Jakie słowo powstanie? Pamiętajcie, że to musi być słowo, które istnieje w słowniku języka polskiego. 2,5 minutki to jest chyba troszkę za mało czasu, żeby teraz szukać tego słowa. To jest czas dla tych osób, które miały to słowo i teraz się upewniły, że mają przygotowane prawidłowe rozwiązanie. Czy twoje słowo, słowo, które ułożyłeś, również zaczynało się od spółgłoski N? Pospiesz się, masz jeszcze prawie 2 minutki, ok, 2 minutki 15 sekund, zdążysz tutaj trafić, nawet 5000 złotych możesz zabrać, tylko szybciutko wybierz numer. Kochani, zaczynamy od N, jaka literka będzie na drugim miejscu? Na trzecim na pewno będzie R, na czwartym Z, no i 3 kolejne literki, szybciutko, naprawdę muszę kończyć tę zagadkę, nie mam tak dużo czasu. Kto rozszyfrował to słowo? Panie reżyserze, bardzo proszę, ogromna prośba, abyśmy nie grali kolejnej rundy tej zagadki, bo już widzę, że z tym słowem jest problem. Być może dlatego, że tę zagadkę gramy w ogóle po raz pierwszy w naszym programie, w historii naszego programu. Być może widzowie po prostu jeszcze nie zdążyli się z nią zapoznać, nie wiedzą do końca, o co chodzi. Ja mam nadzieję, że ja tłumaczę możliwie dokładnie, kochani, jesteście w stanie zorientować się, w jaki sposób to słowo należy ułożyć. Jedna sprytna osoba jest mi potrzebna. Niestety zostało nam tylko 1,5 minutki. Ja jestem przygotowana, więc to kwestia tylko tego, żebym usłyszała telefon i mogła usłyszeć odpowiedź i z kimś z was porozmawiać jeszcze przez 30 sekund. Kochani, minutka i 20 sekund. Kto wybiera numer? Czy jest jedna osoba, która skojarzyła? Nie szukajcie tego słowa. Jeżeli teraz włączyłeś telewizor, zastanawiasz się, o co chodzi, nie szukaj tego słowa, nie uda ci się znaleźć prawidłowej odpowiedzi przez minutę i jeszcze do tego wybrać numeru. Spróbujesz przy okazji kolejnej zagadki, tylko zostań z nami, bo naprawdę nie ma dzisiaj dużej konkurencji. To jest ostatni dzwonek, a do końca tej rundy została nam tylko i wyłącznie minuta. Kto walczy? Kto ogląda program? Komu z was będę mogła przekazać nawet 5000 złotych? 50 sekund do końca. Kochani, 5000 do wygrania. Kto walczy? No, kto jest po drugiej stronie?
Słuchajcie, naprawdę musimy się pospieszyć. To nie jest zagadka, którą będziemy grać w nieskończoność. Ona i tak nam się bardzo przeciągnęła, uwierzcie mi. Kolejne zagadki czekają, a do końca tej zagadki zostało tylko i wyłącznie 30 sekund. To jest idealny czas na wybranie numeru. Jeżeli jeszcze będziesz zwlekać, to już na pewno nie zdążysz. Kochani, 704, 304, 304, tylko teraz. Uwaga, sekundy. Odliczam czas do końca. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i słyszę telefon. Uwaga. Kto tu wpada? Kochani, czy wszyscy poszli położyć się na łonie natury? A tutaj właśnie z tej natury możecie uzyskać słowo, jedno słowo, na które cały czas czekam, kochani, dodając tylko literkę Z. Jakie słowo wam powstało? Dla kogo nawet 5000? Ja nie mogę dłużej czekać. Słuchajcie, albo usłyszę w tym momencie telefon, albo przechodzimy dalej. Uwaga! Kto wykorzysta dzisiaj tę sytuację, że chyba jest naprawdę garstka osób przed telewizorem? Słuchajcie, szukam jednej sprytnej osoby. Jeżeli jesteś przygotowany, jeżeli oglądasz program, na co czekasz? Aż ktoś inny wpadnie do studia, aż ktoś inny zabierze pieniądze? Szybciutko? Słuchajcie, reżyser chce kończyć. Mówi, że już mam przychodzić do kolejnej zagadki. Bardzo cię proszę, zostaw. Zaraz usłyszymy telefon. Pokazałeś literkę, pierwszą literkę i ja odliczę sama. Dobrze? 3 sekundki daj mi. Jeszcze sekundę. 3. No i widzisz, jest telefon. Halo? Dzień dobry, to będzie narzuta. Narzuta, no i brawo, brawo, brawo. Czy pani wygrała już w naszym programie 2 razy dzisiaj, a teraz 3? Inna pani. Ach, to inna pani, już chciałam pani bardzo pogratulować, ale bardzo się cieszę, że pani usłyszę. No i ma pani teraz szansę na nawet 4900 zł, bo stówkę gwarantowaną już pani ma. 30 sekund i 5 pytań. Uwaga, czytam pytanie pierwsze. Stolicą którego państwa jest Dakar? Senegalu. W którym wieku urodziła się królowa Bona? W 16. Oj, w 15. Niestety w 15, a już chciałam biec dalej, bo myślałam, że pani powiedziała prawidłowo. Jakoś tak miałam cały czas w głowie odpowiedź w 15, że kiedy usłyszałam 16, to już chciałam szybciutko czytać pytanie trzecie. Strasznie mi przykro, że się nie udało. A tak sprytnie pani odpowiedziała na pytanie, stolicą którego państwa jest Dakar. Dakar mi się kojarzy tylko i wyłącznie z rajdem, kochani, ale dobrze, no, stówka do pani wędruje, mamy jeszcze dzisiaj szansę na wygraną. Bardzo proszę reżysera o jedną rzecz. Zostaw te 5000 zł, dobrze? To są 3 różnice, ja już widzę, co się dzieje, to jest naprawdę trudna zagadka. Bardzo się proszę, aby 5000 zostało. Zostawmy nagrodę bonusową po prostu przy okazji tej zagadki. Pytanka mam, pytanka zostają, więc nie chcę stówki. Bardzo cię proszę, stówka niech będzie gwarantowana. Poproszę o 4900 w bonusie. Albo lepiej, poproszę cię o 2000 za różnicę, ponieważ zabrałeś mi 5000, to teraz cię proszę o 6. Dajmy ludziom dogrywkę o te duże pieniądze, bo to jest naprawdę trudna zagadka. Za sekundę kolejną zagadkę będziemy grać. Ja nie chcę teraz stówki. Poproszę cię o 6000 zł. 2000 za różnicę, reżyser się zgodził. Brawo, brawo, brawo. Bardzo dziękuję panie reżyserze i teraz kochani, wszystko w waszych rękach, ale to nie jest łatwe zadanie. O co chodzi w tej zagadce? Bo to jest zagadka zupełnie inna, zagadka dla osób, które sobie raczej nie radziły z zagadką poprzednią, bo to jest zagadka dla osób spostrzegawczych, zagadka dla osób, które są w stanie wypatrzyć różnicę, która jest bardzo ciężka do znalezienia. Wierzę, że sobie z tą zagadką również poradzicie, ale na pewno będzie to inne grono osób, które oglądają program, niż to, które rozwiązało przed sekundą pierwszą zagadkę. 3 różnice. Na całe szczęście mamy dogrywkę o te duże pieniądze, więc jest szansa na nawet 6000 zł. Przeanalizujcie te 2 obrazki bardzo, bardzo dokładnie od góry do dołu, od lewej strony do prawej, od prawej do lewej, od dołu do góry, tak jak lubicie najbardziej. Ja zazwyczaj porównuję od góry do dołu, po prostu najprościej, równolegle. Poszukajcie i postarajcie się znaleźć wszystkie 3 różnice. Jeżeli uda wam się znaleźć jedną, szukajcie drugiej. 2 macie, szukajcie trzeciej. Płacę tylko i wyłącznie za kompletne, prawidłowe rozwiązania, więc za 3 różnice, za 1, za 2 różnice nie płacę. Dałabym czas na szukanie, panie reżyserze. Ale ta zagadka troszkę nam się zlewa tutaj z tłem. Troszkę bym dała widzom
więcej możliwości. Tym bardziej, że jeżeli ktoś ma mały ekran, to może nie zauważyć tych drobnych niuansików, które jednak składają się na ten obrazek i troszkę decydują o tym, czy uda nam się wygrać te pieniądze, czy nie. Kochani, czy reżyser się zgodzi dać wam czas na zastanowienie się, czas na poszukanie? No sprawdźmy, może się zgodzi. Mówi, że tak, że dobrze. 6000 zł, powiększamy odrobinkę zagadkę, szukacie trzech różnic. To jest czas dla was, czas na to, żeby się przyjrzeć, porównać, poszukać. No i za trzy różnice. Pamiętajcie, że muszę usłyszeć trzy różnice. Możecie wygrać nawet 6000 zł. Nie traćmy czasu, szukajcie. Trzy minutki, trzy różnice, czas start. Kochani, zagadka już niestety pomniejszona. Teraz muszę usłyszeć jedną osobę, która chciałaby wygrać nawet 6000 zł. Ja w międzyczasie byłam w sejfie, mam dla was te pieniądze, pokażę wam, o co gracie. No jeżeli chcecie wygrać, to zapraszam. Czy jest jedna osoba? Uwaga, nawet 6000 zł dla kogoś z was, dla jednej osoby, przygotowanej osoby. Jeżeli chcesz wygrać, to nie czekaj, tylko szybciutko się zgłaszaj. Kochani, muszę kogoś z was teraz usłyszeć w tym momencie. Komu z was udało się odnaleźć te wszystkie trzy różnice? No? Kto jest z nami?
To był czas na zastanowienie się, a teraz jest czas na wybieranie numeru. Wybierzcie teraz. 704, 304, 304. Wiesz co, obawiam się, że był ten czas na szukanie. Obawiam się, że gdyby ktoś znalazł, to już bym miała telefon, już bym kogoś usłyszała. Może ludzie mają problem z tą trzecią różnicą. Mówiłam ci, że ja jej nie zauważyłam. I rzeczywiście, jedna różnica to jest taka różnica na zachętę. Byłam w reżyserce, podpatrzyłam drugą, ale tej trzeciej różnicy naprawdę ja nie sądzę, żeby ktoś ją zauważył. Musisz mi uwierzyć. To jest naprawdę bardzo trudne zadanie, żeby znaleźć tę trzecią różnicę. Słuchaj, patrzę teraz, mam malutki ekran, to fakt, ale patrzę teraz na ekran i ja też mam problem z tą różnicą. Naprawdę ona jest tak sprytnie ukryta, że podejrzewam, że nikt jej nie zauważy. Poza tym umówmy się, że dzisiaj w moim programie, to jest bardzo ciekawe, wygrywały same panie. Teraz pokazałeś mi taką zagadkę, że myślę, że panowie się kompletnie zapatrzyli i też nie będą w stanie powalczyć o pieniądze. Czy jest inaczej, drodzy panowie? Możecie mi udowodnić, że jesteście w stanie? Słuchajcie, mam 6 tysięcy, nawet 6 tysięcy złotych. Dla kogoś z was, dla jednej osoby, która chciałaby o te pieniądze powalczyć. No? Nawet 6 tysięcy złotych. Czy ktoś znalazł? Teraz, kiedy zagadka jest pomniejszona, to podejrzewam, że będzie zdecydowanie mniejszy grono osób, które w ogóle będą w stanie znaleźć te trzy różnice. Panie reżyserze, ogromna prośba, czy moglibyśmy zapłacić za dwie różnice? Mówisz, że nie, że płacisz 6 tysięcy. Kochani, bardzo bym chciała, ale nie mogę zapłacić za dwie różnice. Ale mówię ci, ludzie tego nie znajdą. Po pierwsze, zobacz, że ta zagadka troszkę kolorami zlewa mi się z tłem studia. I może to też być problem, bo trudniej się szuka. Tutaj niebieski, tu niebieski. Te różnice nam się zlewają. Niektórym pewnie się wydaje, że tutaj się panie rozmnożyły, bo dwie nagle widzę, czy coś ze mną nie tak. Kochani, wszystko jest jak najbardziej w porządku, naprawdę, tylko postarajcie się znaleźć trzy różnice pomiędzy tymi obrazkami. Podejrzewam, że będą osoby przed telewizorem, które znajdą jedną różnicę, znajdą dwie albo powiedzą w ogóle o co tutaj chodzi, przecież obydwa obrazki są dokładnie takie same. Otóż nie, kochani, tutaj te obrazki się czymś bardzo drobnym różnią. Wasze zadanie to znalezienie tych trzech różnic pomiędzy tymi obrazkami i wybranie numeru telefonu do studia. Z przyjemnością komuś z was zapłacę nawet 6 tysięcy złotych. Kto powalczy o te pieniądze? Czy jest ktoś z nami? Wiem, że są panie. Mam nadzieję, że jeszcze są. Wierzyłam, że reżyser pokaże zagadkę dla panów. Niewątpliwie pokazał, ale niekoniecznie dla panów do wygrywania, tylko dla panów do patrzenia, bo panowie chyba nie do końca będą w stanie tę zagadkę rozwiązać. Panowie, panie, nie ma dla mnie kompletnie znaczenia, kto wygra, ale z przyjemnością te pieniądze bym oddała w tym momencie, bo czasu nie mamy strasznie dużo, a mamy kolejne zagadki. Chcielibyśmy biec dalej, chcielibyśmy, żebyście te zagadki rozwiązywali. Wydaje mi się, że ta zagadka do najłatwiejszych, panie reżyserze, nie należy. Daliśmy w sumie tylko 3 minutki. Wiem, że daliśmy 6 tysięcy, ale 3 minutki. Myślę, że ktoś przez 3 minutki znajdzie 3 różnice. To jakby, wiesz, minutka na rozwiązanie, na znalezienie jednej różnicy. A musimy znaleźć 3 i ta wygrana nie jest podzielna i trzeba podać kompletną, prawidłową odpowiedź. Dobra, poproszę cię o 10 chwil, a ja widzę szybciutko w międzyczasie powiem, żeby się nie bali tłumaczenia mi, na czym polegają te różnice. Wystarczy, że ta osoba, która nie widzi i ogląda program, zrozumie, gdzie ona się znajduje, nagle te różnice zauważy. Nie będę, przepraszam, was bardzo męczyła. Chcę, żebyście mi orientacyjnie podali ten punkt. Może coś wam się wydaje, zerknijcie, porównajcie, sprawdźcie, podejdźcie bliżej do ekranu. Na pewno to jest coś, co może wam pomóc w rozwiązaniu zagadki. Macie jeszcze 9 chwilek, także wierzę, że dacie radę. W każdym razie wszystkie trzy różnice musicie mi możliwie dokładnie opisać, aby wygrać te pieniądze. Myślę, że ludzie mają tutaj pewnie problem z tą jedną różnicą, bo o tyle, o ile te dwie różnice są do znalezienia, to ta trzecia niekoniecznie. Ale dobrze, poczekajmy. Mamy jeszcze 9 chwilek, może ktoś da radę. Kochani, 6 tysięcy do wygrania, nawet 6 tysięcy
dla jednej osoby. Oczywiście, jeżeli ktoś Wam pomaga teraz i współpracujecie, jesteście przed telewizorem, to będziecie musieli z tą osobą się podzielić. Mam nadzieję, że nie muszę Wam tego przypominać, mówić czy radzić. Skupcie się, poszukajcie i szybciutko wpadajcie do mnie do studia. 8 chwilek. Zdążysz tu trafić, o ile masz 3 różnice. Mam dla Ciebie nawet 6000 zł. Duże pieniądze do wygrania, ale najpierw muszę usłyszeć prawidłowe rozwiązanie. Trudna zagadka. Tak to jest u nas w programie, że zaczynamy od tych najłatwiejszych zagadek. Ja Wam zawsze mówię na samym początku programu, kochani, skupcie się, poszukajcie, bo każda kolejna zagadka będzie dużo trudniejsza od tej pierwszej, drugiej czy trzeciej, którą widzicie. I nawet jeżeli wydaje Wam się ta pierwsza trudna, to kolejna będzie na pewno dużo trudniejsza. No, panie tutaj posłuchały tego, co mówiłam, ale panowie chyba niekoniecznie. Czy panowie w związku z tym teraz będą w stanie rozszyfrować to, co widzę obok? Znaleźć 3 różnice pomiędzy tymi dwoma obrazkami. W jaki sposób szukacie? Porównujcie wszystko bardzo dokładnie. Mamy piękną kobietę na pierwszym planie. Kobieta jest ubrana w takie ubranko, które składa się z wielu szczegółów. Ale skąd to ubranko? To reżysera mi się bardzo podoba. Dużo się też dzieje w tle. Ja od razu mówię, że tutaj ja nie podpowiadam. Przecież jest coś jeszcze z tyłu, prawda? Kiedy jest tło jednolite, to skupiacie się tylko na pierwszym planie. Wszyscy widzą, że tutaj jest coś w tle. Mówię tylko widzom, żeby zwrócili uwagę też na to tło. Żeby też tam poszukali. Często te różnice są na osobach, są na pierwszym planie, ale zdarza się, że są ukryte gdzieś jeszcze z tyłu, wiesz, w tle. Trzeba wtedy poszukać jakoś głębiej, podejść bliżej, porównać, zastanowić się, na czym ta różnica może polegać. Jeżeli już kompletnie sobie, kochani, nie radzicie, to pomyślcie, gdzie wy byście te różnice ukryli, gdybyście byli grafikiem? Nasz grafik tutaj niewątpliwie poszalał, ale dzięki temu mogę zaproponować nawet 6000 zł. No, czekamy, uwaga! 6 chwilek, 6000 zł. Może masz 2 różnice. Szukaj tej trzeciej, spróbuj szybko tę trzecią znaleźć, bo reżyser powiedział, że nie zapłaci za 2 różnice, a pieniądze bardzo duże. Czasu mamy coraz mniej niestety, bo tylko 6 chwil. Panie reżyserze, ja proponuję tak, jeżeli w ciągu 6 chwil nie uda nam się tej zagadki rozwiązać, to zmieńmy ją na jakąś inną, bo mamy jeszcze czas spokojnie, żeby zagrać coś innego, a wydaje mi się, że dzisiaj naprawdę nie ma wielu osób przed telewizorem i widzowie nie będą w stanie odszukać tej różnicy. Naprawdę tej jednej na pewno jeszcze nikt nie znalazł. Gdyby zresztą znalazł, to już bym kogoś na pewno usłyszała. 6 chwilek. Kto próbuje? Szybciutko. Jedna osoba. No nie widzą ludzie chyba, słuchaj, bo już by był telefon. 5 chwil. Wydaje mi się, że za trudna jest ta trzecia różnica. To jest taka sprytna różnica, słabo widoczna. Można by nawet powiedzieć taki niuansik, takie maleństwo. Pewnie nikt nie znalazł. No ale poczekajmy, poczekajmy jeszcze sekundkę. Kochani, kto ogląda program? Kto jest z nami? Kto wpadnie do mnie do studia błyskawicznie? 704, 304, 304. Ale to musi być błyskawiczna decyzja. Jeżeli chcesz wygrać, to szybciutko wybierz numer. No, jeszcze moment. 5 chwilek, kochani, jeszcze 5 chwilek. To nie jest czas teraz, żeby się poddawać. Ja wiem, że część osób zobaczyła tę zagadkę i pomyślała sobie, no nie, ja tego nigdy w życiu nie rozwiążę. Ja nie mam szansy na te pieniądze. A część osób może teraz się skupić, skoncentrować, poszukać i znaleźć. Możecie zabrać nawet 6 tysięcy w tym momencie. Jeszcze 5 chwil na rozwiązanie tej zagadki. Kto da radę? Już 4. Siedemset cztery, 304, 304. Czekamy. Trzy chwilki nam zostały.
kochani, no chyba ludzie nie znajdą, naprawdę. Ta trzecia różnica jest bardzo trudna do znalezienia, do wypatrzenia. No gdyby ktoś znalazł, to już na pewno bym mogła z kimś porozmawiać. Sam widzisz, że to nie jest tak proste. Panom to się w ogóle nie dziwię, ale panie, może jakaś pani dała radę. Przypatrzcie się bardzo, bardzo uważnie. Może za sekundkę ktoś wpadnie do mnie do studia z prawidłowym rozwiązaniem. Zostały nam jeszcze trzy chwilki, ale niestety dłużej czekać nie będę mogła. Jedna sprytna osoba jest mi potrzebna. Kogo z was usłyszę? Czy jest ktoś przed telewizorem? Kochani, nie wiem, czy dzisiaj będzie kolejna szansa na tak duże pieniądze, dlatego musicie wykorzystać ten czas, który jeszcze macie. Macie jeszcze dwie chwilki na to, żeby szybciutko wpaść do mnie do studia i nawet 6 tysięcy wygrać. Kto znajdzie? Uwaga, ostatni moment. Jest szansa na nawet 6 tysięcy złotych. Czy ktoś z was ma ochotę na nawet 6 tysięcy złotych? Kochani? No szybciutko, kto ogląda program? Czy udało ci się odszukać wszystkie trzy różnice, bo mamy ostatni moment. Panie reżyserze, naprawdę, te różnice są tak ciężkie do znalezienia, tak jak jedną widać, bo to jest taka różnica na zachętę. Druga różnica jest już trudniejsza do znalezienia, bo raczej, wiesz, ludzie tam nie patrzą. Natomiast trzecia to już jest w ogóle masakra. No, wydaje mi się, że nikt nie da rady tej trzeciej dostrzec. To jest taki niuansik, to jest takie coś, maleństwo. No, jak ktoś się dobrze nie wpatrzy, nie porówna, nie zerknie w to miejsce, nie podejdzie bliżej do ekranu, jeżeli ma bardzo mały ekran, bardzo mały telewizor i bardzo maleńkie te obrazki w związku z tym, no to nie zauważy, no nie ma takiej opcji. Słuchaj, no widzę, że ostatni moment, widzę, że nie mamy czasu, widzę, że mi zabierasz zagadkę. Zaczekaj jeszcze chwilkę. No, kochani, kto spróbuje, podejdźcie bliżej do ekranu, poszukajcie, macie jeszcze jeden moment, no. Za sekundę razem z wami wybiorę numer i wierzę, że mojego zwycięzcę usłyszę. Kto porównał te dwa obrazki? Czy jesteś w stanie podać mi, możliwie dokładnie, ale nie będę was strasznie męczyć, trzy różnice pomiędzy tymi dwoma obrazkami? Najważniejsze są miejsca. Jeżeli widzisz te miejsca, to szybciutko się do mnie zgłoś. Do wygrania nawet 6 tysięcy złotych. Kto znalazł? No wydaje mi się, że tutaj jest jakiś problem. Nie wiem. Znaczy wiem, na czym ten problem polega, ale ty nie chcesz zapłacić za dwie różnice. Dobrze, dobrze, jeszcze momencik mam, jeszcze mam ostatni moment, widzę to, nawet jest informacja, także jeszcze sekundę musisz nam dać. Kochani, robię co w mojej mocy, żebyście mieli jeszcze chwilkę na to, żeby się do mnie zgłosić. Jest też godzina 18. Zaraz, także zaczekajmy może do godziny 18. Na moim zegarku nawet już, bo sobie go troszkę przestawiłam, żeby się nie spóźniać, panie reżyserze. Znaczy ja się nie spóźniam. Zawsze jestem na czas. Kochani, jeszcze momencik. Zaczekajmy do tej godziny 18. U mnie na zegarku jest już po 18, na twoim dwie minutki, nawet nie całe, tak? Super, zaczekajmy do 18, dajmy jeszcze te dwie minutki. To wbrew pozorom, wiesz, męczyliśmy się z tą pierwszą zagadką, która była łatwa, no ale widzowie potrzebowali rozgrzać wzrok, rozgrzać umysł, może zrobić sobie kawę, skoncentrować się, rozgrzać palce, żeby szybciutko wybierać numer, czy nie wiem, jak to robicie. Ale tutaj trzeba poszukać, skupić się, zastanowić, poprosić kogoś o pomoc. Moim zdaniem ta zagadka wymaga zdecydowanie więcej czasu niż ta poprzednia, a tego czasu, jak widzicie, nie mamy strasznie dużo. Kochani, no tak, zostały nam niecałe dwie minuty, zegar pojawił się na dole ekranu, widzicie, jak wiele czasu macie. Zostały nam niestety niecałe dwie minuty na to, żebym mogła kogoś z was usłyszeć. Do 18 jeszcze mogę zaczekać, ale muszę też mieć czas na to, żeby zagrać kolejną zagadkę, więc wszystko w waszych rękach. Jeżeli chcecie wygrać nawet 6 tysięcy złotych, to powinniście się już zgłaszać, jeżeli macie przygotowane prawidłowe rozwiązania. Jeżeli jeszcze go nie macie, jeżeli szukacie tej trzeciej różnicy, no to nie wiem, czy przez 30 sekund uda wam się znaleźć, bo zaraz jeszcze trzeba wybrać numer. To jeszcze też chwileczkę trwa.
więc... No kochani, nie jest ciekawie, ja to widzę. Dobrze, zaczekam do godziny 18, czyli mamy jeszcze minutę i 15 sekund. Kto ogląda program? Kto znalazł? Czy jest jedna osoba, która dostrzegła te wszystkie trzy różnice? Pamiętajcie, że płacę tylko za trzy różnice. Za jedną, za dwie nie płacę. Nie mogę tej wygranej podzielić w żaden sposób. Płacę tylko i wyłącznie jednej przygotowanej osobie za trzy różnice pomiędzy tymi dwoma obrazkami. Kto znalazł? Czy ktoś z Was znalazł? Jeszcze moment, czekamy, jeszcze sekundka. Jeszcze chwilkę, panie reżyserze. Widzę. Została nam jeszcze minutka. Okej, okay, niecała, ale jeszcze mamy. Moment. 40 sekund. Szybciutko wybieracie, chcecie wygrać. Jeżeli wybieracie, to jest ostatni dzwonek. Ja na waszym miejscu szybciutko bym się zgłosiła, bo pieniądze czekają. Ja również czekam i jeszcze zaczekam. Ale bardzo krótko, bo zostało nam 20 sekund. No, 15 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga, 704, 304, 304. I słyszę mojego zwycięzcę. Dla kogo te fanfary, kochani? Ktoś musiał znaleźć wszystkie trzy różnice. Nie wyobrażam sobie, żeby nie znalazł. Nie wierzę, że nie. Szybciutko. Słuchajcie, tego czasu nie mamy strasznie dużo, więc błyskawicznie się zgłaszajcie. Uwaga, podyktuję szybciutko numer. Zanim pokażesz mi rozwiązanie, to bardzo cię proszę, abyś jeszcze sekundkę nam dał, zaczekał. Dobrze? Kochani, 704, 304, 304. Wybrałeś? Słuchajcie, ja muszę w ten telefon usłyszeć w tej chwili, ja nie mam czasu, ja nie mogę tak długo czekać. Jest już po godzinie 18, mamy kolejne zagadki, chcemy przejść do kolejnych zagadek, pospieszcie się. Teraz jest nawet 6 tysięcy za tę zagadkę. Może jakaś pani dała radę, bo ja tutaj w panów niestety troszeczkę przy okazji tej zagadki wątpię. Z tymi kolorami, tutaj jest za dużo niebieskiego, panie reżyserze, to nam się zlewa z tym tłem. Mówię ci, ludzie nie znaleźli. Jeszcze trzy różnice do znalezienia, daliśmy moment, no przecież... Wiesz, gdyby ta zagadka była na ekranie przez dwie godziny, no to na pewno ktoś by znalazł, ale daliśmy dosłownie chwilkę, więc wcale się nie dziwię, że widzowie mają problem. Poza tym zrozum w końcu to, że to jest pierwsza sobota, kiedy jest taka piękna pogoda, po prostu nie ma ludzi przed telewizorem. Mogłeś dać coś prostego, a nie takie wyzwanie, bo to jest wyzwanie. Dla mnie to jest wyzwanie. Podejrzewam, że dla wszystkich osób, które są po drugiej stronie też. Bo gdyby było inaczej, już bym słyszała mojego zwycięzcę. Kochani, rzutem na taśmę. Pokażcie reżyserowi, że jesteście w stanie te różnice znaleźć. Macie trzy? Wszystkie osoby, które mają kompletną, prawidłową odpowiedź, a więc trzy różnice. I są w stanie na antenie, w studio mnie możliwie dokładnie opisać. W tym momencie się zgłaszają do mnie do studia. Numer telefonu macie, szybciutko go wybierzcie. Płacę nawet 2000 zł za różnicę, ale tej wygranej nie mogę podzielić. Muszę usłyszeć kompletną, prawidłową odpowiedź, a więc trzy różnice pomiędzy tymi dwoma obrazkami. Kto znalazł? Uwaga! Jedna osoba? Nie widzą, no słuchaj, nie widzą po prostu. Widzowie mają problem, ja ci mówię. Wiem, że musimy kończyć, ale daj mi na ten ostatni moment, bardzo cię proszę. Daj mi te dwie różnice, zostaw te pieniądze. Chcesz rozwiązać tę zagadkę? Okej, okay, jakie pieniądze mi zaproponujesz za kolejną zagadkę i zerknij na zegarek, jak mało czasu mamy. No. Daj mi dwie różnice, bardzo cię poproszę. Usłyszymy naszego zwycięzcę za sekundę, pokażesz swoją zagadkę, tylko wybierz jakąś łatwą, dobra? No, na ten ostatni moment. Poproszę cię, bardzo cię poproszę. Ale sam widzisz, że jest problem. Proszę cię, 6 tysięcy. Okej, wiem, że jest 6 tysięcy, ale chcesz, żeby ktoś wygrał 6 tysięcy, czy nie chcesz? To dawaj mi szybciutko dwie różnice, no już nie czekajmy dłużej. Poproszę cię o dwie różnice do znalezienia. Zostawmy te pieniądze, bardzo cię proszę.
Dobra, udało się. Kochani, znajdź tylko dwie różnice, tylko albo aż. Ale jeżeli ktoś znalazł, jeżeli ktoś jest jeszcze przed telewizorem, wierzę w to, że wiele osób sobie uciekło, kiedy zobaczyło, że szukamy trzech różnic i że mamy tak mało czasu. Powiększ to jeszcze na moment, dobrze? Możesz to powiększyć jeszcze na sekundkę? Proszę, 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 słuchaj, no nie wiem, może ludzie właśnie teraz o godzinie 18 wrócili do domu. Daj ludziom szansę na wygraną. Na ostatnią szansę zaproponuj. Super, bardzo Ci dziękuję. Ostatnia deska ratunku. Kochani, powiększamy zagadkę. Dwie różnice wystarczą. Jeżeli ktoś został przed telewizorem, jeżeli ktoś jest z nami, ma szansę na nawet 6000 zł. Zagadka maksymalnie powiększona. Podejdźcie bliżej do ekranu, poszukajcie. Tak jak Wam powiedziałam, przeanalizujcie pierwszy plan, ale przeanalizujcie też drugi plan, bo tutaj wszystko ma znaczenie, wszystko jest bardzo ważne. No jestem bardzo ciekawa, kto z Was da radę, kto z Was wpada do mnie do studia i kto z Was zabiera te pieniądze. Płacę nawet 6000 zł jednej osobie. Czy ktoś znalazł dwie różnice pomiędzy tymi dwoma obrazkami? Słuchajcie, to jest czas na upewnienie się tak naprawdę. Jeżeli jest jedna osoba, która znalazła dwie różnice, miała problem z trzecią, ja teraz mówię Wam, kochani, dwie różnice wystarczą. Reżyser mówi, tylko dwie różnice, Monia, wiesz, 6000. Ja mówię, nie, 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 to jest aż dwie różnice, to są aż dwie różnice, bo tyle czasu mamy na wypatrzenie tych różnic, tego jest bardzo mało, poza tym ja wiem, że, wiesz, gdybyś ty zobaczył bardzo trudną zagadkę, to co byś sobie pomyślał? Aj, poszukam, czy byś pomyślał, Jezu, jest taka piękna pogoda, idę na dwór, zniechęcasz się po chwili, jeżeli nie jesteś w stanie znaleźć żadnej różnicy, albo masz problem, masz jedną, czy masz dwie, nie jesteś w stanie znaleźć trzeciej, masz problem, nie możesz wygrać, to po prostu odchodzisz przed telewizorem, więc tak naprawdę te osoby, które zostały przed telewizorem, mają szansę, żeby teraz te pieniądze wygrać, mają chwilkę, żeby się przypatrzeć. Mają czas, żeby teraz porównać te dwa obrazki. Zróbcie to błyskawicznie, kochani, i błyskawicznie wybierajcie numer. Jeżeli chcecie wygrać nawet 6000 zł, mieliście dwie różnice, zostaliście z nami, to nie traćcie czasu i nie czekajcie, aż ktoś inny wpadnie do mnie do studia, tylko to Wy szybciutko się zgłoście. Wybierzcie numer telefonu 704-304-304. Jeszcze jest szansa, to jest błyskawiczna dogrywka. Może wróciliście właśnie do domu po godzinie 18, może byliście na spacerze czy na obiedzie rodzinnym. Spróbujcie znaleźć dwie różnice. Jeszcze chwileczkę daj, jeszcze momencik czekam. Rzadko się zdarza taki dzień, że reżyser ułatwia nam zadanie. A dzisiaj no, zostawił nam 6 tysięcy, a zrezygnował z jednej różnicy, więc dzisiaj jest taki szczególny dzień. Być może ze względu na to, że reżyser zdaje sobie z tego sprawę, że jest piękne słońce i wszyscy wyszli na zewnątrz. Wystarczy, że podasz dwie różnice, ale prawidłowo mi je podasz, czyli możliwie dokładnie opiszesz. Wiesz, gdzie są dwie różnice, czy nie? Kochani, gramy o nawet 6000 zł. Jeszcze moment, panie reżyserze, proszę, żebyśmy jeszcze chwileczkę zaczekali, dobrze? Nawet 6000 zł. Kto walczy o te pieniądze? Komu z Was będę mogła za sekundkę pogratulować? Nie zbawi nas ten czas. Jeszcze chwileczkę. Słuchaj, i tak zagadka jest chwilę na ekranie, poczekajmy. Ale w każdej chwili mogę usłyszeć telefon. Moment. Kto ogląda program? Kto ma czas na szukanie? Słuchajcie, no trzeba mieć chwilkę, trzeba to wszystko porównać. Kto spróbuje? Zostaw powiększoną tę zagadkę. Daj mi jeszcze chwilkę, zostaw powiększoną tę zagadkę, bo tylko kiedy ona jest powiększona, ma szansę być rozwiązana. No, wiesz, znalezienie dwóch różnic to też jest sztuka, to nie jest tak, że, nie, że to może tak w nieskończoność. Jak to trzy minutki? Trzy minutki, kochani, trzy minutki dostaliśmy od reżysera. To jest ostateczne odliczanie, zegar już wystartował, to jest czas dla Was jeszcze przez trzy minutki. Możesz się przyjrzeć tej zagadce, ona jest powiększona specjalnie dla Was. Jest problem. No chyba jest za trudna. Kochani, kto da radę? Kto ogląda program? Kto jest z nami? Czy jest jedna osoba? Czekam na jedną osobę. Tak naprawdę muszę usłyszeć mojego zwycięzcę i to możliwie szybko, ale w najkrótszym możliwym czasie. Musimy się pospieszać. No chcecie rozwiązać kolejną zagadkę? Chcecie mieć jeszcze chwilkę na to, żeby wygrać kolejne pieniądze? Teraz możesz wygrać nawet 6000 zł. Wystarczy, że się do mnie zgłosisz z prawidłowym rozwiązaniem. A za chwilkę możesz pograć o kolejne pieniądze, o kolejną wygraną. Zapraszam do studia. Kto ogląda program? 2 minutki, 15 sekund do końca. Tyle czasu dostaliśmy od reżysera. Kto walczy, kochani? To musi być błyskawiczna decyzja. Kto chce wygrać nawet 6000 zł? Szybciutko. No, nawet 6000 zł będę mogła za chwilkę komuś z Was przekazać. Pytanie, kto jest z nami? Kto ogląda program? Kto znalazł?
Minuta i 45 sekund. Nawet 6000 złotych. Wystarczą dwie różnice. Ja już to powiedziałam, kochani. Wywalczyłam właśnie taką sytuację dla was. I poprosiłam reżysera, aby powiększył troszeczkę te obrazki, bo wydaje mi się, że kiedy ktoś ma malutki ekran, no to umówmy się, nie znajdzie tych różnic. To nie jest takie łatwe. Ale może ktoś znalazł teraz właśnie, teraz kiedy zagadka jest w powiększeniu. Wykorzystajcie ten czas. Została nam jeszcze minutka i 20 sekund. Wybierzcie numer. Szybciutko. Kto wpada do mnie do studia? 704. 304. 304. Minuta. No, kto zabiera te pieniądze? Kochani, ja nie mogę tak długo czekać. Ja na pewno nie będę czekać w nieskończoność. Jeżeli jesteście z nami, jeżeli oglądacie program, to błyskawicznie się zgłoście. 40 sekund do końca. Na co czekacie? Czekacie, aż ktoś inny wpadnie do studia? Bez sensu. Naprawdę bez sensu. Jeżeli jesteście w stanie znaleźć dwie różnice, no okej, trzech na pewno nikomu nie udało się znaleźć. Nie mam co do tego wątpliwości, ale może dwie różnice chociaż ktoś znalazł. Niecałe 30 sekund. Wybierasz numer? 20 sekund. Szybciutko. 704. 304. 304. Jedna osoba, uwaga! Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Kochani, musimy definitywnie kończyć tę zagadkę. Kto znalazł? Już zagadka wróciła do swoich rozmiarów, ja też już wracam. I mam nadzieję, że słyszę odpowiedź. Uwaga! Szybciutko. Kto odszukał, kto jest z nami, kto jest przed telewizorem, komu z was za sekundkę będę mogła pogratulować wygranej w wysokości nawet 6000 złotych. Słuchajcie, to jest ostatni moment, naprawdę pospieszcie się. Szybciutko. Dwie różnice wystarczą, dwie różnice pomiędzy tymi dwoma obrazkami. Masz dwie różnice? Teraz wybieramy razem. Kochani, nie mamy już naprawdę czasu, więc zapraszam. 704, 304, 304. Nawet 6000 złotych możesz wygrać, jeżeli mi podasz dwie różnice pomiędzy tymi dwoma obrazkami. Możliwie dokładnie mi je opiszesz, ale też nie będę od was tak bardzo dużo wymagać. Was strasznie męczyć. Uwaga, kończymy. Wiem, że to jest koniec zagadki. Jeszcze momencik, daj tu komuś trafić. Bardzo cię proszę, jeszcze sekundkę, daj mi jeszcze momencik. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Zdążymy, nie stresuj się. Nie stresuj mnie. Dobra, był czas na szukanie, daj mi 6 chwil na 6000, gramy o 6000. Chcę mieć pewność, że nikt nie znalazł. Nie zabieraj mi tej zagadki. Nie teraz. Kochani, uwaga, 6 chwilek dla jednej osoby, to nie jest czas na szukanie, to jest czas na wybieranie numeru telefonu do studia, na zabieranie tych pieniędzy. Słuchajcie, im szybciej rozwiążemy tę zagadkę, tym lepiej dla was. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy jesteście przed telewizorem, czy jesteście w stanie znaleźć te dwie różnice. Podejrzewam, że będzie bardzo dużo osób, które będą starały się znaleźć, no bo pieniądze są duże. Bardzo dużo to może przesadziłam, bo piękna pogoda, więc niewiele osób pewnie zostało, ale te osoby, które są i starają się znaleźć i chciałyby pewnie te pieniądze wygrać, pewnie nawet gdyby znalazły, to by się do mnie zgłosiły, nie są w stanie. Zdaję sobie z tego sprawę, że te różnice są troszkę podchwytliwe. Ta jedna różnica naprawdę jest widoczna, no widzę ją, nawet stąd ją widzę, bo to jest taka różnica na zachętę, na to, żebyście zaczęli szukać. Zostało nam tylko 5 chwilek. Nie wiem, jeżeli jest jedna osoba, zdążysz tu trafić. Jeżeli masz przygotowaną prawidłową odpowiedź, najlepiej zapisaną na karteczce, tak żeby się nie pomylić, kiedy trafisz do mnie do studia, bo jest presja czasu, bo jest stres, bo ciężko jest zabrać te pieniądze. Kochani, szybciutko się zgłoście. Jeżeli macie te dwie różnice, potrzebuję jednej osoby, potrzebuję jednej przygotowanej osoby, której będę mogła te pieniądze przekazać. Jeszcze chwilkę, jeszcze momencik, momencik, momencik. Kochani, 704, 304, 304. To jest ostatnia szansa, 5 ostatnich chwil i kończymy.
Już nie szukajcie, jeżeli nie macie, na pewno nie uda wam się znaleźć w ciągu 4 chwil. Dajcie wygrać innym, dobrze? Kochani, kto tu wpada? Czy ktoś znalazł? Ja teraz muszę usłyszeć jedną przygotowaną osobę, jedną osobę, która znalazła te dwie różnice. Jest pewna na 100%, że ma przygotowane prawidłowo te różnice i jest pewna, że chce te pieniądze wygrać. Kto jest z nami? Cztery chwilki. Kochani, czekamy jeszcze momencik, panie reżyserze, jeszcze sekundkę. 3, uwaga, ja już zaczynam się denerwować. Musi się udać, no nie wyobrażam sobie, że było inaczej. Kochani, szybciutko, jeżeli chcecie wygrać, nie traćcie czasu, szybciutko wpadajcie do mnie do studia i zabierajcie te pieniądze, nawet 6000 zł, może do kogoś z was powędrować. Ale mam ostatnie 3 chwile, ja wam mówiłam, że zawsze kiedy widzę 3 chwile, to się stresuję. Mam nadzieję, że teraz szybciutko ktoś z was wpadnie do mnie do studia, najlepiej przed upływem tego czasu, tak abym mogła spokojnie jeszcze zadać wam kilka pytań, spokojnie z wami porozmawiać. Znalazłeś? Czy ktoś znalazł? Czy ktoś jest z nami? No bo słuchajcie, no pierwsza zagadka rozwiązana przez 3 panie tak naprawdę. Jedna pani wpadła do mnie do studia 2 razy pod rząd. Tutaj kto rozwiąże tę zagadkę? Czy jest jeszcze któraś z pań przed telewizorem? Mogą panie wygrać kolejne pieniądze? Ja nie wiem, czy w ogóle mają panie jakąkolwiek konkurencję. Szybciutko, 2 chwilki. No panowie raczej tej zagadki nie rozwiążą, prawda? Też mi się tak wydaje, mogą mieć z nią problem. Mamy jeszcze 2 chwilki, jeżeli jest 1, 2, 3 osoby, zapraszam do studia z prawidłowym rozwiązaniem. Masz, znalazłeś, czy znalazłaś, natrudziłeś się? Wybierzmy razem przez te 2 chwilki, na te 2 chwilki numer, dobra? Szybciutko, to się często udaje właśnie pod sam koniec, wy też często czekacie na koniec zagadki, na koniec odliczania. Z przyjemnością komuś z was oddam nawet 6000 zł. 2 różnice, potrzebuję usłyszeć w tej chwili 2 różnice. Kto znajdzie, kto się do mnie zgłosi. 704, mam ostatni moment, sekundę, wybiorę numer, dobra? Dlaczego ty mnie tak stresujesz? Sekundę, wybieram numer, okej? Już. 704, 304, 304. Kto wybrał? Czy ktoś wybrał? Szybciutko, kochani, 2 różnice wystarczą. Czy jest przed telewizorem jedna osoba, która znalazła? Na co czekacie? Bo już się zaczynam denerwować. To jest 6000 zł, nawet tak duże pieniądze do zebrania. Czuję się teraz jak w nocy, kiedy przez kilka godzin nie mogłam spać. Też się tak denerwuję teraz. Kochani, szybciutko. Jest jeszcze chwilka, jest jeszcze ostatni moment. Kto powalczy o nawet 6000 zł? Teraz. 2 różnice, nie szukaj tej trzeciej. Trzecią podarowaliśmy wam dzisiaj. Dzisiaj jest taki dzień, jest piękne słońce, jest weekend. Ja podejrzewam, że no po prostu brakuje nam widzów. Widzowie sobie zrobili czas wolny i nie chcą wygrywać pieniędzy, a wygrywanie pieniędzy to jest przede wszystkim fajna zabawa, ale też ciężka praca. Umówmy się, że nie każdy jest w stanie znaleźć. Mam nie zagadywać widzów. Dobra. Mamy 0, widzę, okej, chwilę. Uwaga, kochani, rzutem na taśmę, szybciutko wybieracie numer, wpadacie do mnie do studia i zabieracie nawet 6000 zł. 704, na 0, wybierzecie numer razem ze mną? Musimy się pospieszyć. 704, 304, 304. Teraz są fanfary dla kogo? Jedna sprytna osoba, teraz. Kto znalazł? Czy jest ktoś z nami? Czy jest jedna osoba? Ja nie szukam tłumów, uwierzcie mi, wystarczy mi jedna przygotowana osoba. Jeżeli jesteś, jeżeli znalazłeś, czy znalazłaś, nie czekaj, tylko szybciutko wybierz numer.
No i wiedziałam, że to się tak skończy. No i nie mamy czasu na kolejną zagadkę. No ja cały czas zerkałam na zegarek, tylko że mój zegarek się spieszy, więc tak naprawdę bałam się zapytać, czy mamy czas na kolejną zagadkę. Panie reżyserze, teraz już rozumiem, nie mamy, bo wyświetlił się napis koniec programu, więc ja zaraz muszę się żegnać. Okej, ale jeszcze daję wam sekundkę na to, żebyście się zgłosili. Jeszcze jest szansa, żeby ktoś z was mógł zabrać nawet 6000 zł, ale niestety to jest to ostatnia zagadka w dzisiejszym programie, ostatnia szansa na wygraną, ostatnie pieniądze, które możecie zgarnąć. Ale duże, nawet 6000 dla jednej osoby. Czy ktoś z was znalazł dwie różnice i czy może szybciutko się do mnie zgłosić? Niestety dłużej czekać nie mogę. Muszę jedną przygotowaną osobę możliwie szybko usłyszeć. Dobra, trzy chwile ode mnie, trzy. Daj mi jeszcze trzy chwilki, proszę cię, no liczę, przecież spokojnie. Musisz mówić, za ile kończymy, bo mój zegarek źle chodzi. Trzy. Mówisz, że już nie powinnam dawać trzech chwilek. Nie mamy tego czasu za wiele, ale zdążysz tu trafić. Jeżeli wybierasz teraz numer, jeżeli jesteś przygotowany czy przygotowana, za chwileczkę możesz usłyszeć mnie w słuchawce swojego telefonu. Przycisz telewizor, mam nadzieję, że jesteś przygotowany, masz przygotowaną odpowiedź. Momencik, jeszcze dobrze czekamy, sekundę. Trzy. Liczę dalej, no kochani, niestety, muszę liczyć dalej. Dwa. No, kto wybiera numer? Kto tu wpada? Kogo z was usłyszę? No za moment, za sekundkę, za chwileczkę. Kto mi udzieli kto mi poda tę prawidłową odpowiedź, na którą cały czas czekam? Mamy jeszcze dwie chwilki. Dwa. Ale muszę niestety liczyć dalej, już mnie pospieszają, mówią, że już powinniśmy kończyć. Uwaga, jeden, no muszę to powiedzieć, jeden. Kto wybiera numer? I dwie różnice, nawet 6000. Masz przygotowane prawidłowe do różnicy. Zaczekaj, czekamy jeszcze chwilkę, no. Dobra, już się przygotowuję. Nie wyświetla, nie, reżyser powiedział, że za sekundkę pokażę tę różnicę w czerwonych kółeczkach. Bardzo cię proszę, jeszcze nie widzę czerwonych kółeczek, jeszcze jestem spokojna. Dobrze, ile mamy czasu do końca programu? Ja nie wiem, słuchaj, ten zegarek mi źle chodzi, nie mam pojęcia. Dwie minuty, dwie minutki i zegar wystartował, już ruszył zegar, kochani, szybciutko się zgłaszajcie. Nie szukajcie, jeżeli teraz ktoś włączył telewizor albo jeszcze nie znalazł tych dwóch różnic, na pewno nie uda ci się ich znaleźć. Nie szukajcie, tylko szybciutko się zgłaszajcie, jeżeli jesteście przygotowani. Jeżeli macie dwie różnice, to błyskawicznie wybierzcie. 704, 304, 304 minuta i 40 sekund do końca. Kto znalazł? Zdążysz tu trafić, kochani, pospieszcie się. Półtorej minutki. Szybciutko, minuta i 20 sekund. No i ja nasłuchuję dźwięku telefonu, ale w dalszym ciągu nikogo nie słyszę. Minuta. Czekamy, moment, sekundkę, jeszcze chwilkę, proszę cię, no. Ja widzę, że jest jeszcze minuta, więc... Dobra, kochani, pospieszcie się naprawdę, bo reżyser mówi, że nie mamy czasu, że już w tym momencie powinnam usłyszeć telefon. Ja widzę, że jeszcze mam minutę. No, 45 sekund, jedna osoba, szybciutko, już nawet niecała minutka nam została. Z tego, co widzę, reżyser mówi dwie różnice. Myślisz, Monia, że ktoś znalazł? Nie wiem, ale walczymy o 6 tysięcy, więc wiesz, że jeżeli jest jedna osoba, to zaraz ją usłyszę. Tym bardziej, że już nie mamy czasu i ja też już jestem zdenerwowana, że może się nie udać. 30 sekund. Nawet nie chcę mówić, że może się nie udać. Szybciutko. 25 sekund. Czy ktoś znalazł dwie różnice? Dwie różnice pomiędzy tymi dwoma obrazkami. Ale to musi być błyskawiczna decyzja. Masz dwie różnice? 15 sekund. Szybciutko. Kto mi je poda? Jedna osoba, jedna przygotowana osoba i za sekundkę bardzo się będzie, mam nadzieję, taka osoba cieszyć. 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga. Słuchajcie, rzutem na taśmę, szybciutko wybierajcie numer, bo już nie mam czasu. Po raz ostatni dyktuję numer i słyszę mojego zwycięzcę. 704, musi się udać, jeszcze sekundę daj mi, dobra?
704, momencik, no. 704, 304, 304. Jedna przygotowana osoba. Kogo usłyszę? Czekamy, czekamy. Nie pokazuj rozwiązania. Momencik. No teraz, słuchaj, no... Co da, żeby świetlić odpowiedź? Spokojnie, zaczekaj do ostatniej sekundki. Proszę cię. Jedna osoba. Kto? No musi się udać, kochani, szybciutko. Kto wybrał numer? Szybciutko. Nie, 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 jeszcze nie zaczekaj, no. Dobra, ja się mogę nie pożegnać z widzami. Spokojnie. Jeszcze momencik, kochani, 3 sekundki. 3, 2. Kto tu trafia? 1. Teraz sekundę, jeszcze momencik. Kogo usłyszę? Kochanie, muszę teraz usłyszeć telefon w tym momencie. Pan, pani, kto tu wpada? Szybciutko. Czekaj, jeszcze sekundę, no. Poczekajmy moment, jeszcze moment, no. Wiem, że nie mamy czasu, zdaję sobie z tego sprawę, ale chociażby ktoś mi zdążył podać odpowiedź, no już nie wiem jak z bonusem. Kochani, 6 tysięcy, walczycie o nawet 6 tysięcy, czy nie ma ani jednej przygotowanej osoby? Nikt nie znalazł dwóch różnic, nie chcę mi się w to wierzyć, tylko po prostu nie wybieracie numeru. Na pewno jest ktoś przed telewizorem, nie wierzę, okej, okay, jest piękne słońce, ale jedna osoba? Ja nie szukam dwóch, trzech nawet osób, wystarczy mi jedna. Szybciutko. Czekamy jeszcze chwilę. Nie wiem, dzisiaj chyba po prostu... Dla kogo te pieniądze? Słuchajcie, czy jest jedna osoba, bo ja naprawdę już muszę się żegnać. Nie mam czasu, na moim zegarku już jesteśmy po czasie. Okej, okay, to ja się z wami, kochani, pożegnam. Nie słyszę nikogo, no nie wiem, co ja mam robić. Ja nie mam czasu już. Jutro, z tego co słyszałam, widzicie się z Tomkiem o godzinie 16:30. Trzymam kciuki za wasze wysokie wygrane. Jeszcze wam miłego weekendu słonecznego i miło spędzonego w rodzinnym gronie. Jeszcze czekamy. Jeszcze jest telefon, halo. Halo, dzień dobry, pani Monisiu. Brakuje jednego guzika i, no nie jednego, tylko w ogóle guzików jest więcej i w rękawiczce wycięcia. Cudownie, cudownie, cudownie. Czy to się zgadza? Brawo, brawo. Tam z tyłu jeszcze była góra, ale ja właśnie podejrzewałam, że tej góry nie mogliście zobaczyć. Bardzo się cieszę, bardzo pani gratuluję. Stówkę gwarantowaną już pani ma. Teraz z przyjemnością oddam 5900 zł. Poproszę o odpowiedź na 5 pytanek. Mamy 30 sekund i czytam pytanie pierwsze. W którym województwie leży Sanok? Dolnośląskim? Gdzie? W Dolnośląskim? No nie, podkarpackie. No niestety, nie udało się. Szkoda, że się pani pospieszyła, bo bardzo dużo czasu. Miałyśmy 30 sekund. No strasznie mi przykro.
Ale gwarantowana stówka oczywiście do Pani wędruje. Bardzo, bardzo Pani gratuluję i kochani, życzę Wam powodzenia jutro, bo jutro się nie widzimy, jutro widzicie się z Tomkiem. Odpoczywajcie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa, pa!